Otwieram obrady 16 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych na sali jest 15 radnych. A więc mamy kworum i jesteśmy władni do podejmowania prawomocnych uchwał. Dla porządku tylko poinformuję, że Państwo radni, pani Anna Binięda, pani Lucyna Jędryczka i pan Witold Darski usprawiedliwili swoją nieobecność. Pani radna Elżbieta Zapłocka i pani Wioletta Machniewska otrzymałem informację, że się spóźnią około godziny. Sprawy tam jakieś zawodowe. Nieobecność pana Porkockiego jest mi nieznana. Powód nieobecności. Witam serdecznie wszystkich radnych, pani i panów radnych. Witam państwa zastępców burmistrza, panią Monikę Rejf, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana Cielawę, skarbnika miasta, panią mecenas. Witam media. Witam szefów jednostek organizacyjnych naszego samorządu, kierowników wydziału naszego urzędu. Witam serdecznie dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem wiodącym jest nasz samorząd. No i jeszcze raz witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, może uchybiłem trochę zasadom precedencji, ale chciałbym bardzo serdecznie powitać obecną wśród nas panią Bożenę Martul. Witam panią bardzo serdecznie. Panią Bożenę Martul, jakby taką łaskawie zechciała podejść tutaj bliżej do mównicy. Szanowni Państwo, jak Państwu wiadomo, pani Bożena Martul zakończyła swoją pracę zawodową i od niedawna przebywa na emeryturze. Pani Bożena Martul, pracując w naszym samorządzie, pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym przez długie lata pracowała jako sekretarz miasta, a ostatnio pracowała na rzecz Rady Miasta. I za ten całokształt pracy w imieniu prezydium Rady, w imieniu wszystkich radnych, w imieniu własnym chcę bardzo serdecznie podziękować. Jestem przekonany, a wręcz pewien, że będąc na emeryturze i z natury rzeczy dysponując czasem, będzie pani Bożeno nadal działać w różnych obszarach na rzecz mieszkańców naszego miasta i tej pozytywnej aktywności w działaniu oraz dużo, dużo zdrowia, samych słonecznych dni oraz wszelkiej pomyślności. Wszyscy pani z całego serca życzymy. Wszystkiego dobrego pani Bożenko. Proszę przyjąć jeszcze. Przed tym zrobić, przepraszam, proszę przyjąć tam jedną z kwiatów od nas wszystkich. Wszystkiego dobrego panu. Proszę bardzo. Może ja słóweczko tylko powiem. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za. No takie, nie spodziewałam się, bo odeszłam 31 sierpnia, była ta sesja i w domu, będąc na Podlasiu, mąż dzwoni, że mam zaproszenie. No wsiadam sama, w pociągi wróciłam, bo myślę sobie, byłabym świntuchą, żebym nie chciała Państwu spojrzeć w oczy i podziękować za całokształt pracy. Jednak 12 lat w tym urzędzie to jest dużo. Dziękuję jeszcze raz za pamięć i życzę wszystkiego najlepszego, owocnych obrad. Empatii, kochajmy się i działajmy wspólnie na rzecz miasta. Dziękuję ślicznie. Chcieliśmy też się przechodzimy do realizacji porządku obrad. Porządek obrad otrzymali panie i panowie radni.
chciałbym poinformować, że zastępca burmistrza, pan Krzysztof Hećman, wycofuje z porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Jest to projekt oznaczony numerem 6/16. I w związku z tym oczywiście tutaj numeracja literowa będzie zmieniona odpowiednio. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna. W imieniu komisji proszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały numer 13/16, zmiany uchwały o przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Żeby przybliżyć, projekt dotyczy terenów zlokalizowanych przy ulicy Pieniężnego. Komisja ma dawnej Moreny, tam gdzie w tej chwili znajdują się mydełka. Komisja ma wiele wątpliwości związanych z tą uchwałą. A radni głosując uchwałę powinni się z nią nie tylko zapoznać, ale również zrozumieć, aby zdobyć wiedzę na temat konsekwencji wprowadzenia tego przepisu do prawa miejscowego. Wątpliwości komisji związane są z wprowadzeniem mieszkańców do strefy produkcyjnej i ograniczenie tej strefy. Konsekwencją naszej decyzji, zdaniem części radnych, po przegłosowaniu, po spotkaniu się tutaj jeszcze raz rano, stosunkiem głosów 3 za zdjęciem tej uchwały i 2 wstrzymujących się. Konsekwencją naszej decyzji, zdaniem części radnych, może być nie tylko zmiana funkcji użytkowania obecnie hal produkcyjnych przy ulicy Pieniężnego, ale podjęta przez nas uchwała może być początkiem zmian funkcji całego terenu wokół, który w takiej postaci funkcjonuje jeszcze od czasów powojennych, a może i wcześniej. Obecną funkcję tereny te mają od 2007 roku. Nadmienię, że niedawno na działce sąsiadującej powstała nowa hala. Obok funkcjonują inne firmy produkcyjne i usługowe oraz zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Część radnych uważa również, że takie przekształcenie godzi w interes miasta, bo będzie to przekształcenie z produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowych na część mieszkaniową, co wiąże za sobą również mniejsze wpływy z podatków. Dlatego komisja prosi o to, żeby jednak jeszcze przemyśleć tą uchwałę, a dzisiaj zdjąć ją z porządku obrad. Dziękuję. Poza tym jeszcze częścią komisji, może jeszcze dodam, że część członków komisji uważa, że tereny pod zabudowę mieszkaniową przygotowaliśmy na osiedlu 650-lecia. I jeżeli osoby, rzeczywiście deweloperzy, są zainteresowani tym, żeby budować domy, stawiać je, więc oddawać mieszkania ludziom, to może należałoby się zastanowić, czy właśnie nie tam i czy na pewno. Po prostu tych wątpliwości jest bardzo dużo, dlatego uważamy, że nie na teraz jest podejmowanie tak daleko idącej w skutkach decyzji właśnie na tej. Dlatego wnosimy o to, żeby zdjąć z porządku obrad ten projekt uchwały. Dziękuję. Prosimy o przegłosowanie tego. Rozumiem. Pani Przewodnicząca mówi o projekcie uchwały zapisanym w punkcie 6 pod literą E, tak? Na pewno? Precyzuję tylko, żeby było jasne. Ja mówię o projekcie uchwały 13/16. 13/16 zapisane w porządku obrad. Głosujemy zmianę porządku obrad. Stąd moje pytanie. Zapisane pod numerem 6, litera E. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, wobec tego rozumiem, że porządek obrad przegłosujemy dwukrotnie. Pierwszą to jest wycofanie projektu uchwały oznaczonego numerem 6F. Jest to projekt uchwały numer 6/16. I proszę o głosowanie teraz, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Przypomnę tylko, że zmiany porządku obrad dokonujemy większością bezwzględną, a więc za powinno być co najmniej 11 radnych.
Zdjęliśmy ten punkt z porządku obrad jednogłośnie. Przystępujemy do następnej zmiany, tak. Chodzi o zamianę zaproponowaną przez panią przewodniczącą. Jest to zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały oznaczonego w punkcie 6 literą E jak Łucja. Jest to projekt 13/16. Kto z pań i panów jest za zdjęciem, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Wynik głosowania za 5, przeciw 5, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że Wysoka Rada nie zdjęła tej uchwały z porządku obrad. Informuję, że zgodnie ze statutem miasta protokoły z obrad 12, 13, 14 i 15 sesji Rady Miasta były do wglądu w Biurze Rady i w dniu dzisiejszym są wyłożone przy liczce obecności. Czy są uwagi do wymienionych przeze mnie protokołów? Jeśli nie, stwierdzam, że protokoły zostały przez Wysoką Radę przyjęte bez odczytywania. Punkt 3 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza panią Monikę Rejf. Panie przewodniczący, państwo wiceprzewodniczący, szanowni radni, drodzy mieszkańcy. Przedstawię informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, dość długim, bo od 27 czerwca do 25 września 2019 roku. Jeżeli chodzi o pracę Wydziału Inwestycyjnego, pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce etap pierwszy. Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach. Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Kętrzyńskiej. Budowa otwartej strefy aktywności przy ulicy Wajdy w Bartoszycach, wymiana nawierzchni chodnika oraz jezdni przy ulicy Orzeszkowej. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową pomnika Orła Białego w Bartoszycach z zakończeniem pierwszego etapu budowy targowiska miejskiego przy ulicy Kętrzyńskiej. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Struga w Bartoszycach. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie remontu elewacji bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach. Jeżeli chodzi o Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego, przeprowadzono przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych. W pierwszym przetargu zbyto 2 działki, w drugim przetargu zbyto 3 działki. Ogłoszono i przeprowadzono pierwszy przetarg na dzierżawę działki o powierzchni 2 hektarów położonej przy ulicy Przemysłowej w Bartoszycach, przeznaczonej pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Działka nie została wydzierżawiona z powodu braku nabywców chętnych. Ogłoszono przetarg na dzierżawę stanowisk pod stoiska handlowe położone przy cmentarzach komunalnych przy ulicy Kętrzyńskiej i Leśnej w Bartoszycach w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 17 października bieżącego roku. Uaktualniane są wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali z zasobów komunalnych na rok 2019, które w bieżącym roku nie otrzymały przydziału. Wydział Techniczno-Komunalny na podstawie zarządzenia burmistrza z dnia 25 marca 2019 roku dokonano kontroli i rekontroli 16 zbiorczych obudów śmietnikowych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani i Perkos, TBS oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Lokum. Dokonano zakupu i zlecono wymianę uszkodzonej pompy w fontannie na stawie Bartbetowskim. Przygotowano materiały do przetargu na wyłonienie wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście.
Zlecono postawienie ogólnodostępnej toalety wolnostojącej przy cmentarzu na ulicy Leśnej. Stare toalety zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny nieodpowiadający współczesnym standardom. Z uwagi na zły stan techniczno-sanitarny zlecono rozebranie obudowy śmietnikowej przy ulicy Robotniczej. W związku z pojawieniem się martwych dzikich kaczek na stawie przy ulicy Warszawskiej podjęto działania zmierzające do ustalenia jej przyczyny, powiadamiając w tej sprawie powiatowego lekarza weterynarii, Komendę Powiatową Policji w Wartoszycach, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, który zarządza zbiornikiem wodnym i terenem przyległym w ramach podpisanej z miastem umowy użyczenia. Zlecono również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie badanie wody. Ustawiono tablice informacyjne o zakazie dokarmiania dzikich ptaków. Niezwłocznie przesłano do Okręgu PZW w Olsztynie wyniki badań wody, aby mógł podjąć stosowne działania wynikające z zawartej umowy. Prowadzony jest również bieżący monitoring zbiornika wodnego. W dniu 19 września odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta połączone z prezentacją na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie dotyczyło kwestii przestrzegania właściwej segregacji odpadów przez mieszkańców w kontekście prowadzonych przez miasto kontroli i rekontroli pojemników z odpadami na śmieci w zbiorczych obudowach. W spotkaniu wzięli udział radni, zastępca burmistrza Krzysztof Hećman, zarządcy i administratorzy nieruchomości, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele podmiotu odbierającego odpady. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na konserwację separatorów i osadników kanalizacji deszczowej w mieście. Zamówienia publiczne. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października. Ogłoszono powtórnie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji bramy Lidzbarskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października. Wybiegam trochę w przyszłość, bo postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen w złożonych ofertach. Wpłynęły dwie oferty i one były dużo droższe niż pieniądze, które przeznaczyliśmy na ten cel. Zakończono postępowanie na wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Orzeszkowej. Wybrano wykonawcę PRD spółka z OZ Barka Warmińskiego na kwotę 103 308,12 zł. Zaproszono wykonawców do składania ofert na budowę nowego oświetlenia ulicy Słowackiego i ulicy Naukowskiej. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Opracowano i uzgodniono z Biurem Prawnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projekt statutu Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza. 17 lipca 2019 roku został złożony zarys projektu pod nazwą Poprawa życia mieszkańców miasta Bartoszyce poprzez rozwój lokalny do konkursu Rozwój Lokalny ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 26 sierpnia 2019 roku Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach działania 11.2.3 RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach. Okres realizacji projektu od listopada 2020 do grudnia 2022. Projekt będzie realizowany częściowo w MOPS-ie, a częściowo w budynku byłego dworca, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie wyniosło 421 551,81 zł, 81 groszy, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Przygotowano formularz konsultacyjny z uwagami do projektu Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem Warmińsko-Mazurskie 2030 – Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 28 sierpnia 2019 roku w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020 złożono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projekty na przebudowę ulicy Staszica, Chopina, Kochanowskiego, Jeziornej, Sosnowej oraz rozbudowę ulicy nad Łyną w Bartoszycach. 30 sierpnia gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 na rozbudowę ulicy nad Łyną w Bartoszycach. Przyznana kwota dofinansowania 2 540 180,40 zł. 60% kosztów kwalifikowanych projektu. 17 września Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 na przebudowę ulicy Kochanowskiego w Bartoszycach. Przyznana kwota dofinansowania 847 695 zł, 60% kosztów kwalifikowanych. 19 września 2019 Gmina Miejska Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019 na przebudowę ulicy Jeziornej w Bartoszycach. Przyznana kwota dofinansowania 302 125 zł, 80 groszy, również 60% kosztów kwalifikowanych. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju.
podsumowano głosowanie w tegorocznej edycji Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy Bartoszyc do wyboru mieli 10 projektów. Łącznie oddano 937 głosów, z czego najwięcej, bo 309 głosów, otrzymał projekt odbudowa odcinka chodnika przy ulicy Żeromskiego w Bartoszycach. Działanie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Współorganizacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pracownicy wydziału wsparli przygotowanie obchodów 25-lecia istnienia 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, podczas których dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika Orła Białego. W czasie trwania obchodów zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne. Prowadzono koordynację działań miejskich związanych z obchodami stulecia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami kolejnej edycji sportowo-rekreacyjnego pikniku rodzinnego z cyklu Dni Osadnika. W ramach tego wydarzenia zorganizowali konkurs kulinarny pod nazwą Smaki Trzech Kultur, Bisiada na Ludowo. Przedsięwzięcie odbyło się 21 września 2019 roku na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ulicy Korczaka w Bartoszycach. Pracownicy wydziału byli również organizatorami w dniu 20 września trzecich bartoszyckich dożynek działkowych. Podczas dożynek wręczone zostały podziękowania oraz nagrody za roczną pracę na rzecz miejskich ogrodów działkowych. Współorganizowano międzynarodową akcję Sprzątanie Świata Razem Możemy Więcej, która odbyła się 20 września. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wydział zorganizował w dniu 16 września happening Cukierek czy Cytryna, w której uczestniczył patrol policji z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz dzieci z przedszkola publicznego nr 2 w Bartoszycach. Wydział gromadzi na bieżąco dokumentację fotograficzną działań prowadzonych przez Urząd Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe. Prowadzone są i redagowane przez pracowników wydziału strony internetowe bartoszyce.pl, sportbartoszyce.pl i strona profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na których na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. Przygotowano wzory nowych ulotek informacyjno-promocyjnych, które dostępne są bezpłatnie w Gminnym Centrum Informacji. Współorganizowano spotkanie z delegacją Organizacji Francuskich Kombatantów i Weteranów, które odbędzie się dziś. Kierownik wydziału 19 września uczestniczył w międzynarodowej konferencji dotyczącej ekonomii społecznej oraz uroczystej gali z okazji 20-lecia Stowarzyszenia WAMA-KOP w Olsztynie. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 264 wykroczenia, w tym 176 porządkowych i 88 drogowych. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanego z tym zakłócania spokoju, niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów, pozostawiania nieczystości po psach, braku aktualnych szczepień psów, zamieszczania informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody zarządzającego, w większości oferty pożyczek, prawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, zieleńcach, w strefie zamieszkania, w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji, zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznie dostępnych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili w wyżej wymienionym okresie 116 przypadków naruszenia prawa na terenie miasta, w tym dewastację fontanny przez osoby nieletnie, zatykanie dysz fontanny. Sprawcy ponieśli konsekwencje finansowe, zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Bartoszyce oraz innych uprawnionych służb. Każdorazowo w przypadku nieprzestrzegania porządku i bezpieczeństwa w mieście operatorzy monitoringu powiadamiali Straż Miejską oraz Komendę Policji. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich 9 właścicieli zostało zobowiązanych do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych samochodów. 14 razy firma utylizująca zabezpieczała padłe zwierzęta. 22 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Wobec 8 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 6 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów na nieczystości komunalne. 12 właścicielom nieruchomości nakazano uporządkowanie ich działek z wysokich traw i chwastów. 32 razy strażnicy miejscy uczestniczyli w kontrolach i rekontrolach dotyczących segregacji odpadów komunalnych. Na terenie miasta strażnicy ujawnili 6 psów biegających luzem. W wyniku przeprowadzonych czynności odnaleziono wszystkich właścicieli psów, wobec których zostały wyciągnięte sankcje karne.
W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili łącznie 105 służb, w tym z policjantami i strażnikami granicznymi. We wskazanym okresie strażnicy 78 razy konwojowali przewóz środków płatniczych do banku. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie miasta. A były to gala muzyki Disco Polo, 25-lecie 20. Bartoszewskiej Brygady Zmechanizowanej, odsłonięcie pomnika Orła Białego, obchody stulecia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i wesołe podwórka. Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od 24 czerwca do 20 września Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 152 akty urodzenia oraz 101 aktów zgonów. Zakład Usług Komunalnych. Wykonanie 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Wolskiego. Usunięcie wiatrołomów w lesie miejskim i na cmentarzach komunalnych. Przeprowadzka Miejskiej Biblioteki Publicznej na czas remontu z ulicy Bema na ulicę Słowackiego. Montaż i demontaż kurtyny wodnej na deptaku w czasie upałów. Usunięcie wiatrołomów z parku Kortyn po nawałnicy, 5 sztuk. Utwardzenie terenu pod wiatem śmietnikową przy ulicy Bema 51. Przygotowanie terenu, roboty ziemne i demontażowe pod osą przy ulicy Wajdy. Wykonanie cokołu betonowego oraz przestawienie obelisku z placu Bohaterów Westerplatte w pobliżu placu Zabaw. Remonty cząstkowe ciągów pieszych przy ulicach Młynarskiej, Wajdy, Poniatowskiego i Wiejskiej. Udział przy organizacji imprezy Gala Disco Polo. Demontaż tymczasowych dróg technologicznych z płyt typu JOMP na terenie rewitalizacji Starówki. Montaż tablicy na rondzie imienia 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Naprawa kruszywem stabilizującym drogi szutrowej pod mostem kolejowym. Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego na kamienny na rondzie Solidarności. Demontaż starego oraz wykonanie nowego cokołu pod pomnik Orła Białego. Remont cząstkowy nawierzchni mostu na rzece Suszyca przy ulicy Leśnej. Pomoc przy organizacji imprez Festiwal Trzech Kultur i powiatowy piknik rodzinny. Czyszczenie wraz z wymianą wody w fontannie przy placu zabaw raz w tygodniu. Remont wiaty grillowej i pozostałych wiat, głównie uzupełnienie zniszczonego odeskowania przystań przy ulicy Jagiellończyka. Remont cząstkowy nawierzchni ulic Starzyńskiego i Wańkowicza. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic Pieniężnego, Kilińskiego, Cicha i Bohaterów Westerplatte. Przebudowa wjazdu pomiędzy budynkami 9-11 przy ulicy Paderewskiego. Zmiana organizacji ruchu na ulicach Przemysłowa, Witosa, Lipowa, Naukowskiej, Sikorskiego i Wyszyńskiego. Montaż wyposażenia osa przy ulicy Wajdy, ławki, kosze, tabliczne informacyjne, stojaki na rowery. Wymiana okrawężnikowania i remont chodnika ulicy Orzeszkowej. Rozbiórka obudowy śmietnikowej ulicy Robotnicza. Wykonanie i montaż zabezpieczenia obudowy śmietnikowej przy ulicy Słowackiego. To był montaż kraty stalowej. Oznakowanie poziome przejazdu kolejowego przy ulicy Przemysłowej, znak P16. Remont ciągu pieszego przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy dawnej prokuratorze. Administrowanie bazarem miejskim, cmentarzami komunalnymi, organizacja i współuczestnictwo w organizacji imprez 25-lecie 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, setna rocznica powstania 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, sprzątanie ziemi, Dzień Osadnika, Święto Plonów, Ogrody Działkowe Dąbrowa. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowało przy robotach porządkowych i gospodarczych w miesiącu lipcu 9 skazanych, przepracowując łącznie 131 roboczogodzin, w miesiącu sierpniu 14 skazanych, przepracowując łącznie 276 roboczogodzin, w miesiącu wrześniu 12 skazanych, przepracowując łącznie 260 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświaty. Rozpoczęto realizację projektu Bartoszyckie Szkoły Stawiają na Kompetencje Kluczowe. Wartość projektu to 2 051 137,20 zł, z czego dofinansowanie to 1 945 724,20 zł. Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2021 roku. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce. Oraz doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W terminie do 16 września wpływały wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Decyzje zostaną podjęte po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków. Kryterium przyznania stypendium stanowi dochód w wysokości netto nieprzekraczającej miesięcznie 528 zł na jednego członka w rodzinie. Maksymalna kwota stypendium wynosi 248 zł miesięcznie. Pozyskano kwotę 75 000 zł ze środków rezerwy częściowej
części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Dnia 27 września bieżącego roku zostaną wypłacone wyrównania nauczycielom, gdyż od 1 września ich wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o około 9,6%. Skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szacowany jest wstępnie na poziomie około 160 tysięcy miesięcznie. Środki te nie były przewidziane w budżecie miasta. Warto pamiętać, że wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2019 roku podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% także nie była ujęta w budżecie miasta na 2019 rok. Jej roczny koszt to około 800 tysięcy złotych. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawarcie porozumienia dotyczącego utworzenia od 1 września 2020 roku Samorządowej Szkoły Muzycznej w Bartoszycach. 1 października przedstawiciele ministerstwa przeprowadzą wizytację, po której spodziewamy się podjęcia decyzji w sprawie możliwości utworzenia szkoły. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. W siedzibie ośrodka odbyły się 34 spotkania z ofiarami oraz 32 spotkania ze sprawcami przemocy. W dniu 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie członków zespołu interdyscyplinarnego. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu Bądź Aktywny, rozwój usług społecznych, szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W tym m.in. działalność punktu konsultacyjnego, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dorosłych. 30 lipca 2019 zorganizowano międzypokoleniowe warsztaty rodzinne, zaś 23 sierpnia 2019 roku odbył się rodzinny piknik integracyjny. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Wigor zorganizowano wiele imprez i spotkań. Wernisaż prac powstałych w trakcie 19. Integracyjnego Pleneru Plastyki, 14. Integracyjne Warsztaty Teatralne oraz Integracyjne Spotkania i Wyjazdy, zabawę taneczną, udział w piknikach rodzinnym i militarnym. Ponadto przedstawiciel Klubu Seniora uczestniczył w spotkaniu dotyczącym powołania Powiatowej Rady Seniorów. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od początku jej realizacji, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 25 września 2019 roku wypłacono ponad 45 milionów dla 2749 rodzin, w tym 3911 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego, a na nowy okres zasiłkowy 2019-2021 przyjęto łącznie 2475 wniosków, w oparciu o które wydano 1968 informacji i wypłacono ponad 5 milionów złotych dla 2179 rodzin, w tym 3227 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 14 spotkań o charakterze stałym, zorganizowanym m.in. przez grupy wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej. Trwa realizacja rozpoczętych 1 lutego 2019 roku prac społecznie użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 7 osób. Szanowni Państwo, mam jeszcze tutaj przed sobą zarządzenia podjęte od dnia 30 maja do 23 września. Jest to 60 ponad zarządzeń i te zarządzenia otrzymali również Państwo. I takie moje pytanie, czy je przeczytać publicznie? No, słyszę, że nie ma takiej potrzeby. Każdy z radnych ma. Dziękujemy Pani Burmistrz za przedłożoną informację. Otwieram dyskusję. Kto chciałby z Pań i Panów Radnych zabrać głos na temat usłyszanej informacji? Proszę bardzo, Pan Radny Jarosław Puszko. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja mam jedno pytanie do Pani Burmistrz odnośnie naprawy ulic, czyli pozyskiwania właśnie tych środków zewnętrznych. Co z pozostałymi ulicami na działkach? Bo tutaj jest wymieniona tylko ulica Chopina. Kiedy rozpocznie się remont ulicy Polnej, bo tam no, stan nawierzchni tej drogi właśnie na tej ulicy jest naprawdę okropny. Poza tym wypadałoby też w pierwszej kolejności przebudować sieć burzową, bo mieszkańcy właśnie tego
osiedla wielokrotnie właśnie rozmawiali ze mną na ten temat i skarżyli się, że po prostu woda zalewa im piwnicę przy większych opadach deszczu. Kolejna ulica to jest ulica Majowa. W ogóle tutaj nie ma żadnej informacji. Wszyscy, którzy poruszają się tą ulicą, dokładnie wiedzą, jaki jest stan tej ulicy. Następna ulica na działkach jest to ulica Lelewela. Również tutaj stan nawierzchni właśnie na tej ulicy wymaga natychmiastowej naprawy. Kolejna ulica jest to ulica Teresy Bratek, ulica Krzywa. Także kiedy właśnie zostaną przygotowane projekty naprawy tych ulic. Dziękuję. Nim pani udzieli odpowiedzi, pani burmistrz, ja bardzo proszę państwa radnych, żebyśmy jednak się skupili na informacji burmistrza. To ma bardzo luźny związek, to co pan mówi. To raczej. Ale to jest związane właśnie. Widzę tutaj luźny związek, dlatego że to albo w sprawach różnych powinniśmy o tym rozmawiać, albo przy projektowaniu budżetu. No tutaj naprawdę. Uważam, że to jest właśnie związane, bo słyszeliśmy o projekcie przygotowanej ulicy Polnej i właśnie tutaj w tym projekcie tej ulicy jak gdyby nie ma. Dobrze. Dlaczego właśnie te ulice zostały wybrane? Ja się cieszę, że akurat te ulice wybrały, tylko dlaczego tak mało? No rozumiem. No właśnie, chcielibyśmy więcej. No rozumiem. Może tak na zasadzie pytanie, odpowiedź pani burmistrz, proszę. Znaczy tak, ja powiem może tak krótko, że te inwestycje będą zrobione, jak będą zabezpieczone pieniądze w budżecie i nie da się zrobić wszystkiego naraz i no niestety robimy w takiej kolejności. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie na ulicę nad Łyną Kochanowskiego i Jeziorną. Będziemy składali, zostały złożone projekty tak pod koniec sierpnia na kolejne ulice i tak to w tej chwili wygląda. Także trudno mi odpowiedzieć co do szczegółów odnośnie ulicy Polnej, Majowej, czy Lelewela, czy Teresy Bratek. Dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Państwo burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałam jakby dopowiedzieć do tego, co powiedział kolega Jarosław. W przyszłym tygodniu zapraszam Pana, bo wiem, że Pan się zgłosił do komisji, która będzie określała priorytetowość remontu dróg i ulic, chodników w mieście, bo do takiej komisji Pan się tam wstępnie zadeklarował. Wystąpiłam z taką interpelacją, żeby taką komisję powołać, która składałaby się z radnych, ale również z osób, które są umocowane, że tak powiem, technicznie. I w przyszłym tygodniu takie spotkanie będzie. To jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz odnośnie uchwały, która została zdjęta, to jest uchwała oznaczona literą F, czyli zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, czyli chodzi o dodatek dla za wychowawstwo, ten, który był określony, ustawa określiła na poziomie minimum 300 zł, uchwała została zdjęta. I teraz moje pytanie jest takie, czy te wypłaty tych dodatków zostają wstrzymane, bo na chwilę obecną one były wstrzymane. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, jaką decyzję teraz dyrektorzy mają podjąć, jeżeli chodzi mi o oddziały przedszkolne, jaką decyzję mają podjąć dyrektorzy w momencie, kiedy w oddziale przedszkolnym są dwie panie, które zajmują się dziećmi, obowiązki są, że tak powiem, na równi podzielone. I jak jest podziałem tych stawek? Czy to jest, że tak powiem, uznaniowe i zależy od pani dyrektor, czy po prostu się wstrzymujemy teraz, bo wiem, że trwają negocjacje ze związkami zawodowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Chciałbym się odnieść właśnie do wypowiedzi mojej poprzedniczki. Ja nie przypominam sobie, żeby pani Katarzyna mnie zapraszała do tej komisji, aczkolwiek słyszałem, że taka komisja właśnie zostanie utworzona, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Na pewno będę aktywnie uczestniczył w pracach tej komisji. Dziękuję. Ja przepraszam, ja nie zapraszam pana do tej komisji, pan sam się do niej zgłosił. Nie zgłaszałem się. Także podnosił pan rękę. Przepraszam. Mówiłem, także dobrze, dajmy spokój. Dokładnie wiem, o czym mówiłem. Czy w tej sprawie ktoś by udzielił odpowiedzi? Patrzę na pana dyrektora. Tak, ja poproszę pana dyrektora. Szanowni państwo, zgodnie z kartą nauczyciela zmiana regulaminu wynagrodzenia wymaga uzgodnienia ze związkiem zawodowym.
projekt tej zmiany przesłaliśmy związkowi zawodowemu. Kilka dni temu dostaliśmy, zresztą Państwo też dostaliście tutaj do wiadomości, odpowiedź negatywną w stosunku do tego projektu. W związku z tym musieliśmy ten projekt z dzisiejszej sesji no, po prostu zdjąć. Następny etap nastąpi spotkanie 30 września o godzinie 14 burmistrza miasta z przedstawicielami związku zawodowego. Celem tego jest no, dojście do jakiegoś wspólnego porozumienia w tej sprawie. Aczkolwiek wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest jednoznaczny, mówi o tym, że należy dochodzić do porozumienia, niekoniecznie nie wymaga to uzgodnienia jednoznacznie wspólnego stanowiska, bo gdyby tak miało być, to wtedy Związek Zawodowy no, byłby współdecydującym w tych sprawach, a on jest tylko opiniującym ten typ zagadnień. Natomiast chcemy się zbliżyć ze stanowiskami i 30 września o godzinie 14 takie spotkanie nastąpi. Wtedy, kiedy później będziemy mogli w takim razie następnej sesji przedstawić Państwu ten projekt. Natomiast co dotychczas? Dotychczas obowiązują stare zasady. Mamy przyjęty regulamin, mamy wynagradzania. Wobec tego, według tego regulaminu przyznajemy, prawda, dodatki. No to, a wtedy, kiedy będzie zmiana uzgodniona, nastąpi wyrównanie od 1 września według tych nowych stawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Pani burmistrz, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja mam zapytanie dotyczące zamówień publicznych. Jak wiemy, została zerwana umowa z wykonawcą hali sportowej i chciałbym się zapytać, na jakim etapie, czy już jest rozpisany przetarg, czy jeszcze na jakim etapie w ogóle są te czynności? Nie, bo wiadomo, że tutaj pogania nas trochę czas, dlatego, że musimy tą halę ukończyć do końca czerwca, żeby nie zwracać pieniążków, które mamy pozyskane z budżetu. Jeżeli chodzi o halę sportową, to jesteśmy teraz na etapie inwentaryzacji. Ta inwentaryzacja zakończyć się ma w poniedziałek 30 września i z tym dniem będziemy gotowi. Właściwie już mamy przygotowane dokumenty do ogłoszenia nowego przetargu. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Ja bym prosiła o uszczegółowienie punktu. Gmina miejska otrzymała dofinansowanie z programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego projektu Centrum Aktywności Lokalnej. Z tego co wiem, Centrum Aktywności Lokalnej, które miało się mieścić na byłym dworcu PKP, miało kosztować nas między 4 a 5 milionów złotych. Dofinansowanie wynosi 421 i stanowi to 95% kosztów. Wobec tego na co co to za koszty, jeśli nie w milionach? Już tłumaczę. Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach to jest tak zwany projekt miękki i jest to jakby drugi projekt, na który gmina otrzymała dofinansowanie, bo te 4 miliony, o których pani mówi, to jest projekt twardy i na to również otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursów dedykowanych dla miast Czitaslow. I te pieniądze tutaj akurat mówimy, ponieważ o dofinansowaniu na dworzec była już mowa wcześniej, bo my już jakby to się zadziało parę miesięcy temu. Tu mówimy tylko i wyłącznie o projekcie miękkim, który będzie realizowany w zrewitalizowanym budynku dworca. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeśli nie ma więcej pytań, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza do wiadomości. Punkt 4 porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze. Informację tą otrzymali wszyscy Państwo radni. I poproszę panią zastępcę przewodniczącego Komisji Programowej i Budżetu, panią Joannę Adamczyk, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 komisja wraz w obecności skarbnika miasta pana Jarosława Sielawy zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat informacji z wykonania za pierwsze półrocze? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada informację przyjęła do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Informacja o wynikach działalności spółek z udziałem gminy miejskiej. To jest COWiK, LOKUM, TBS. Te sprawozdania otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Odpadami ze względu na obszerność błotowglądu w Biurze Rady oraz wysłane pocztą elektroniczną. I proponuję teraz przystąpić do omawiania sprawozdań według kolejności, tak jak to zapisano w porządku obrad, a więc w pierwszej kolejności proszę panią radną Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej odnośnie działalności spółki wodociepłowniczej COWiK. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności spółki COWiK. Na spotkaniu obecny był prezes i członek zarządu. Mieszkańcom Bartoszyc pokrótce przedstawię, streszczę to sprawozdanie, może tak powiem, czym jest COWiK, co to jest COWiK. Przedmiotem działalności spółki COWiK wynikających z polskiej klasyfikacji działalności są w szczególności wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w parę wodną, gorącą wodę i powietrze dla układów klimatyzacyjnych, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Sprawozdanie, które otrzymali wszyscy radni, zawiera między innymi takie informacje jak ogólne informacje o spółce, strukturę organizacyjną spółki, informacje o istotnych zdarzeniach wpływających na działalność jednostki dotyczących strategii, programów rozwoju, remontów i nowych inwestycji. W tym miejscu należy poinformować mieszkańców, że COWiK na terenie oczyszczalni wybudował elektrownię fotowoltaiczną, na którą pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 516 910 zł, a całkowita wartość umowy z projektu wynosi 748 tysięcy zł. Celem tego projektu było między innymi zmniejszenie poboru sieciowej energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków, co może generować dodatkowe oszczędności finansowe, które będzie można przeznaczyć na inne cele. W grudniu 2018 roku przedstawiciele spółki podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem Telemetria na służbie mieszkańców, uruchomienie usług przez wodociągowo-ciepłowniczą spółkę z o.o. COWiK w Bartoszycach. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 966 209 zł, a wkład własny spółki wynosił 346 978 zł. Przedmiotem projektu będzie udostępnienie mieszkańcom usług w zakresie automatyzacji rozliczania i obsługi należności. W sprawozdaniu spółki czytamy również, że zarząd stara się poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez minimalizowanie zagrożeń i wypadków. W 2018 roku pracownik BHP przeprowadził stosowne audyty co do odpowiednich stanowisk, a to przyczyniło się do uporządkowania spraw związanych z zakresem szczepień ochronnych pracowników. Ponadto czytamy, że zarząd spółki planuje przygotować pracownikom propozycję nowego systemu płac opartego na wycenie stanowisk w zależności od zakresu odpowiedzialności, wykonywanych obowiązków, przygotowania pracownika do ich realizacji oraz wiedzy i doświadczenia. Obecnie na umowie o pracę w spółce pracuje 91 osób. Pracownicy stale się szkolą i podnoszą swoje kwalifikacje. Średnia praca brutto w spółce bez uwzględniania zarządu to około 4340 zł brutto. W dalszej części sprawozdania napisano, że pomimo zakończenia w 2017 roku prac projektowych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody, ostatnia gruntowna modernizacja była około 40 lat temu, i uzyskania wszelkich zezwoleń i zatwierdzeń w 2018 roku nie było możliwości podjęcia dalszych działań związanych z tym remontem. Wynika to z braku możliwości otrzymania dofinansowania w formie dotacji ze środków zewnętrznych. Ani w 2018, ani w 2019 nie było, ani nie są planowane żadne konkursy na modernizację obiektów służących zaopatrzenia w wodę do picia. Dodatkowo spółka nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu ze względu na to, że nie posiada majątku na jego zabezpieczenie. Stacja uzdatniania wody SUF nie jest własnością spółki i nie może być zabezpieczeniem przy pozyskiwaniu środków. W zakresie ciepłownictwa spółka od wielu lat prowadzi działania mające na celu unowocześnienie produkcji i dystrybucji ciepła. W 2018 roku dzięki zainstalowaniu instalacji recyklingu spalin w kotłach, systematycznej kontroli stanu technicznego istniejących urządzeń odpylających oraz odizolowaniu kotłów od odżużlaczy udało się uzyskać o około 57% spadek emisji pyłów do powietrza.
W zakresie inwestycji przeprowadzonych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku wykonano m.in. inwestycje. Zakończono wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Korczaka wraz z budową magistrali wodociągowej. Wymieniono sieci wodociągowe w ulicy Piłsudskiego, Naukowskiej oraz przyłącza na obszarze rewitalizacji Starego Miasta. Wybudowana została nowa studia kanalizacyjna w ulicy Kurii Skłodowskiej oraz wykonano dokumentację przebudowy sieci na skarpie w skarpie rzeki Łyny na wysokości osiedla 650-lecia i przy ulicy Partyzantów. W oczyszczalni ścieków wykonano powłokę zabezpieczającą ściany komory napowietrzania. Zakupiono dodatkowy samochód pogotowia technicznego, co usprawniło pracę brygad sieciowych. Obecnie władze miasta i spółki przyjęły zasadę, że przy prowadzonych przez miasto inwestycjach z zakresu modernizacji dróg publicznych przeprowadzany jest przegląd i wymiana wyeksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowo-ciepłowniczych. W dziale rozdziale zdolność spółki do kontynuowania działalności w 2019 roku czytamy. Uwzględniając informacje zawarte w sprawozdaniu zarząd i sprawozdaniu finansowym za 2018 oraz zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki do dnia 29 marca 2019 roku, zarząd spółki nie znajduje bezpośrednich zagrożeń dla kontynuowania działalności spółki w 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Starzyński. Ja wiem, że program sesji jest bardzo napięty, ale chciałbym, żeby parę słów odnośnie pracy ciepłowni i planów inwestycyjnych powiedział pan prezes spółki COWiK, ponieważ wielu mieszkańców jest w tej chwili stoi na rozdrożu i no, chce podjąć ważne decyzje inwestycyjne, no, związane z zakupem na przykład kotów, związane z zmianą źródeł energii. I zgłosiło się wielu tych mieszkańców do mnie z zapytaniem, czy spółka COWiK będzie podłączała i jakie budynki, w jakim rejonie, czy mogą liczyć ewentualnie na takie podłączenia. No, może pan prezes coś by nam tu przybliżył w tej kwestii. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania spółki COWiK? Jeśli nie, to poproszę pana prezesa o udzielenie odpowiedzi na pytanie wątpliwości pana radnego. Szanowni Państwo, podłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na wniosek odbiorcy. W związku z tym spółka stworzyła taki plan wieloletni. Te wnioski są zbierane i obszarowo te podłączenia są realizowane w odpowiednich miejscach. Mamy moc jeszcze do wykorzystania. Nie wiem, o jakich budynkach pan tutaj radny mówi, ale zapraszam wszystkich chętnych do spółki i będziemy na bieżąco informować o możliwościach podłączenia do takiej sieci. Na stronie internetowej jeszcze może jest szczegółowa taka informacja, procedura, krok po kroku, jak to należy przeprowadzić, tak? Bo trzeba się przygotować, że to są nie tylko koszty spółki, ale też koszty będą przerzucone na odbiorcę. Proszę. Nawiązać do pytania swojego poprzednika, pana Ryszarda, czy na przykład mieszkańcy działek, jeżeli na przykład by złożyli takowe wnioski, czy byłaby jakaś taka szansa, żeby na przykład spółka COWiK mogła podłączyć to swoją jest sieć? Stary temat. No właśnie, zwłaszcza mi chodzi o te domki takie, te parterowe, bo tak, parterówki, tak ludzie właśnie pytają o to, czy jest jakaś szansa. Jest wielki problem. Czy są możliwości techniczne? Na terenie działek nie mamy sieci ciepłowniczej. Myślę, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie taka możliwość. Ale mieszkańcy muszą się liczyć właśnie z kosztami, bo tutaj mieszkaniec musi zakupić węzeł. To jest koszt około 12 tysięcy złotych w tej chwili, tak? I opłatę podłączeniową. My budujemy sieć i przyłączamy takie budynki do sieci ciepłowniczej. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu prezesowi.
Jeśli nie ma więcej pytań, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła sprawozdanie spółki wodociągowo-ciepłowniczej COWiK. Poproszę teraz panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej odnośnie działalności spółki Lokum. Sprawozdanie z działalności spółki Lokum otrzymali i zapoznali się wszyscy radni. W bardzo skrócony sposób postaram się przybliżyć mieszkańcom sprawozdanie z działalności za 2018 rok. Zarząd Lokum spółki z o.o., wypełniając swoje statutowe obowiązki, administrował w 2018 roku zasobem komunalnym gminy miejskiej Bartoszyce oraz wspólnot mieszkaniowych. W ramach swojej działalności na dzień 31 grudnia 2018 roku spółka zarządzała 178 budynkami w całości, w tym było 37 komunalnych i 140 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek TBS-u. W zarządzanych budynkach znajduje się 2157 lokali, w tym 2011 mieszkalnych i 146 użytkowych. W dużej mierze, około 70%, spółka zarządza starym zasobem mieszkaniowym wybudowanym przed 1945 rokiem. Niesie to za sobą wiele problemów i konieczność ponoszenia wyższych kosztów związanych z tymi budynkami. W ramach podjętych uchwał w 2018 roku spółka przeprowadziła remonty w 80 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej wartości 1 599 826 zł. Zrealizowano 91% podjętych uchwał inwestycyjnych, w tym między innymi inwestycji polegających na wyeliminowaniu gazu i innych systemów grzewczych w systemie ogrzewania mieszkań i podgrzania zimnej wody, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poniesione nakłady na remonty i konserwację budynków komunalnych przynoszą wymierne korzyści w postaci oszczędności na kosztach eksploatacyjnych i w wyglądzie zewnętrznym nieruchomości, na przykład przy ulicy Hubalczyków 2 lub przy ulicy Wajdy. Budżet miasta w 2018 roku uwzględnił większość sugestii konserwacyjno-remontowych wynikających z rocznych przeglądów składanych przez spółkę. Uruchomione zostały takie programy remontowe jak przygotowanie odzyskanych mieszkań do ponownego zasiedlenia, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remonty instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków komunalnych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych, remonty systemów grzewczych, bieżąca konserwacja oraz bieżące naprawy. W związku z tymi działaniami stan techniczny wielu nieruchomości komunalnych uległ znacznej poprawie. Niepokojące według komisji jest brak podejmowania działań związanych z lokalami socjalnymi w miejscowości Pasławki. Mimo corocznego wpisywania do budżetu, konieczności przeprowadzania tam remontów i inwestycji, od wielu lat nic nie zostało zrobione. We wnioskach do budżetu na 2019 rok komisja ponownie zwróciła uwagę na konieczność wydzielania środków finansowych na ten cel. Do wniosku dołączone zostały załączniki z szacunkowymi wartościami inwestycji podzielonymi na różne etapy, między innymi na najbardziej palącą potrzebę wybudowania zbiornika Szamba, przewodów kominowych i wymianę dachu z eternitowego na inny. W sprawozdaniu ujęta jest również analiza windykacyjna za należności z lokali komunalnych w 2018 roku. Wynika z niej, że efektywność ściągalności, między innymi poprzez rozkładanie najemcom na raty zobowiązań wobec spółki, wynosi 101%. Jedyny wzrost zaległości wystąpił na lokalach mieszkalnych i w porównaniu do ubiegłego roku zwiększył się o 5687 zł. Spadek zadłużenia wystąpił na pozostałych rodzajach lokalnych. Na socjalnych zadłużenie zmalało o 42 152 zł, a na lokalach użytkowych zmniejszyły się o 5019 zł. Efektywna ściągalność ze wszystkich lokali własnościowych w roku sprawozdawczym wynosiła 97,93%. Sprawozdanie według komisji zostało przygotowane przejrzyście, a w podsumowaniu czytamy, że cele zarządcze na 2018 rok zostały zrealizowane w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił Państwa niebędących radnymi podczas trwania sesji, żeby przerwać rozmowy, bo to trochę rozprasza i tych, którzy zabierają głos i w ogóle na sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania spółki Lokum? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła to sprawozdanie do wiadomości.
Przystępujemy do rozpatrywania następnego sprawozdania spółki TBS. I tutaj również proszę panią radną Wepisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej odnośnie działalności tej spółki. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. Podobnie jak poprzednio sprawozdanie z działalności otrzymali wszyscy radni, wszyscy się z nim zapoznali. Sprawozdanie zawiera informacje o organach spółki, wysokości kapitału zakładowego, zasobu nieruchomości. W TBS-ach właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym jest Gmina Miejska Bartoszyce. Na koniec 2018 roku TBS posiadało w swych zasobach budynek biurowy przy ulicy Bema 40, trzy budynki 24-rodzinne przy ulicy Struga i jeden 32-rodzinny przy tej samej ulicy oraz jeden budynek przy ulicy Wolskiego i działkę pod budowę. Stan zatrudnienia w 2018 roku wynosił jedna osoba na umowę o świadczenie usług zarządczych oraz trzy osoby na umowę zlecenie, w tym jedna osoba od księgowości i dwie osoby od utrzymania czystości. W 2018 roku spółka prowadziła inwestycję mieszkaniową w postaci budowy 24-rodzinnego budynku przy ulicy Struga w Bartoszycach. Wykonała dość poważne i kosztowne remonty 24 balkonów, wymiana wszystkich balustrad, naprawa płyty balkonowej oraz wymianę 32 zużytych kotłów gazowych z otwartą komorą spalania na kotły nowszej generacji z zamkniętą komorą spalania. Całe sprawozdanie przygotowane przez spółkę jest napisane zrozumiale i w szczegółach wyjaśnia różne aspekty funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka ma dobrą sytuację finansową, jest dochodowa, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a jej majątek jest rentowny i zadbany. Wpływa to korzystnie na funkcjonowanie i rozwój spółki, a także dobrze rokuje na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania dotyczące przedłożonego sprawozdania? Jeśli nie ma, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Poproszę również jeszcze panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej odnośnie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami. Komisja, w związku z tym, że temat gospodarki odpadami jest tematem teraz dość obszernym, o zreferowanie, jak wygląda droga śmieci, które wytwarzają mieszkańcy, ogólnie o tym, ile mieszkańcy produkują śmieci, jakie to za sobą ponosi koszta, czy też na ile jest to związane z działalnością Zakładu Gospodarki Odpadami. Komisja prosi o wypowiedź prezesa pana Tomasza Majewskiego. No ale może Rada by oczekiwała opinii na temat sprawozdania. Sprawozdanie zawiera zaszłość. Oceniamy rok miniony. Oczywiście bardzo cenne będą tutaj opinie pana prezesa i chętnie wysłuchamy, ale może, no bo oceniamy ubiegły rok działalności spółki, a pan prezes będzie mówił o teraźniejszości, o teraz jak się to kształtuje. Jaka ocena jest, pozytywna jest ocena, przynajmniej tak może ustalmy, tego sprawozdania? Powiem tak, komisja przedstawia informacje o wynikach działalności za 2018 rok spółek z udziałem gminy miejskiej. Tak. To jest COWiK, Lokum, TBS, ZGO. Sprawozdanie ZGO ze względu na obszerność jest dostępne do wglądu w Biurze Rady. Tak. Komisja na posiedzeniu uznała, że o tym, jak funkcjonuje Zakład Gospodarki Odpadami, ja tu mówię w imieniu komisji, opowie nam prezes. A odnośnie sprawozdania? Komisja nie ma obowiązku opiniowania sprawozdania. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie Zakładu Gospodarki Odpadami. Przyjęła? No, przyjęła. No dobrze, rozumiem, o co chodzi. Proszę bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może zacznę od obiegu odpadów, bo to też był taki temat nawet na komisji dość ważny. Proszę Państwa, w 2012 roku zmieniły się przepisy, które tak naprawdę zakazują składowania odpadów komunalnych zmieszanych. Czyli i od tamtego czasu już nie składujemy odpadów, taka jest ogólna zasada, a odpady segregujemy. Tak jak w naszym mieście zbieramy osobno metale, papier, szkło, odpady bio i odpady zmieszane. I myślę, że powinniśmy się skupić na odpadach zmieszanych, ponieważ one są najdroższe. Tak? Więc odpady zmieszane są zbierane z naszego miasta.
transportowane do punktu przeładunkowego w Medynach. Tam za pomocą prasokontenerów są przewożone do Olsztyna. Olsztyn z tych odpadów jeszcze raz próbuje pozyskać metal, papier, szkło, odpady bio. Oprócz tych frakcji zostaje jeszcze wyszczególnione zostają jeszcze dwie frakcje. Tak zwany RDF, czyli ta wartość kaloryczna, do której nie można przyporządkować do poszczególnych odpadów segregowanych. To jest kaloryczność na podstawie, Olsztyn ma to na podstawie 15 megajuli. To jest transportowane do cementowni, może być transportowane zgodnie z przepisami do cementowni albo do spalarni. Natomiast pozostaje jeszcze warstwa nie przedstawiająca żadnej wartości. To nie jest część kaloryczna i to dopiero może być składowane. I to jest składowane na naszym składowisku. W zeszłym roku Olsztyn dostarczył do nas tej części z odpadów 7700 ton. No i takim jakby wnioskiem ogólnym z całego tego procesu, no to powinniśmy pamiętać, i mieszkańcy też, że warstwa zmieszana odpadów jest najdroższa, to raz. No i już nie ma możliwości prawnej od ładnych paru lat składowania tej warstwy, czyli tak naprawdę tej części odpadów. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że odpady z terenu miasta mogą bezpośrednio trafić na nasze składowisko w Wysiece. Jeżeli tutaj była mowa o finansach, tak? Jeśli chodzi o finanse, no trudno mi się szczegółowo odnieść do finansów. Tu myślę, że to jest raczej domena gminy miejskiej. Natomiast to, co mogę powiedzieć, co na pewno wpływa na wzrost, no bo trzeba mówić o wzroście kosztów odpadów, to na pewno opłata marszałkowska. To, co Olsztyn do nas przywozi, czyli ten balast, nikomu już niepotrzebny, to proszę Państwa, każda tona jest obłożona, można powiedzieć, takim podatkiem. Ten podatek jeszcze 3 lata temu wynosił 22 zł od tony. W następnym roku ten podatek wynosił 140 zł od tony. Na dzień dzisiejszy ten podatek wynosi 170 zł od tony, a w następnym roku, jeżeli nic się nie zmieni, będzie wynosił 270 zł. Także ta opłata marszałkowska, siłą rzeczy, ona musi być wkalkulowana w tonę odpadów odbieranych tutaj od mieszkańców Bartoszyc, tak? Na pewno na wzrost kosztów, ogólnie mówię o gospodarce odpadami, tu już nie chciałbym się konkretnie odnosić czy do spółki olsztyńskiej, czy do spółki bartoszyńskiej, na pewno koszty pracowników, tak? Jeżeli wzrośnie średnia, najniższa krajowa, to no to już mówię o spółce tutaj naszej bartoszyckiej, to jeżeli byśmy chcieli, żeby ta odległość wynagrodzenia naszych pracowników w spółce miejskiej była no cały czas taka sama od tej najniższej, czyli musielibyśmy dać przynajmniej 350 zł, taka jak zapowiedź wzrostu najniższego wynagrodzenia, to z pochodnymi wyjdzie to jakieś w naszej spółce około 420 zł, to zarząd powinien znaleźć na następny rok dodatkowe jakieś 150 tysięcy zł. No to jest dość dużo. No pamiętajmy też, że w takich spółkach na pewno koszty transportu też mają duże znaczenie i na pewno technologia. Sprzęt specjalistyczny nie jest tani, można powiedzieć wręcz no, drogo. Jeżeli za kompaktor 8 lat temu zapłaciliśmy 1 100 000, to też musi być wkalkulowane. Natomiast jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje dotyczące kosztów i ilości odbieranych z miasta, i myślę, że się niewiele pomylę, jak powiem, że około 6,5 tysiąca odpadów jest odbieranych z terenu miasta od mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o takie informacje ogólne z naszej spółki, to co się udało w 2018 roku, no to dla mnie najważniejsze to jest zakup zamiatarki na samochodzie ciężarowym, na co wydaliśmy 418 tysięcy. Samochód dostawczy, na co wydaliśmy 100 tysięcy. Oprócz tych dwóch rzeczy, no, udało się też podnieść wynagrodzenia pracowników, co uważam za duży sukces, tak? Ponieważ jest to ciężka praca,
No ja to mówię na świeżym powietrzu, niezależnie od temperatury, czy ujemnej, czy dodatniej, no niestety trzeba cały czas być i pracować. Ciężka praca fizyczna, za co przy okazji dziękuję wszystkim pracownikom. Natomiast no, z czego to się udało wszystko zakupić, zwiększyć wynagrodzenia? Ze zwiększonych przychodów. To, co pani biegła podkreślała, to, że mamy, że jest zapotrzebowanie na nasze usługi. To, co to oznacza w praktyce, że po prostu są przywożone odpady do nas. Podstawowym kontrahentem jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Przywiózł on do nas 7700 ton odpadów, a były takie lata, że przywoził na przykład 3400, tak? Czyli znaczny wzrost. Łącznie przyjęliśmy 8200 ton odpadów, no, co spowodowało, że spółka no, ma stabilną kondycję. Proszę Państwa, spotkałem się też z takimi opiniami, że spółka ma się źle finansowo. No też uważam, że warto tu wspomnieć o złotej regule finansowej, która mówi, jakie są proporcje majątku spółki do kapitału obcego. No jeżeli u nas to wynosi 79%, to tak naprawdę bazujemy w tych 79% na własnym majątku, na 21% na pożyczce. Ta pożyczka to też nie były to pieniądze na przejedzenie, tylko została wybudowana Niecka. Tak? Niecka kosztowała nas ponad 7 milionów. Do 2025 roku mamy spłacić tą całą Nieckę. Jesteśmy w połowie spłaty. Mamy do spłacenia 3 miliony 600 i ta Niecka na siebie zarabia. Także to inwestycja uważam, że jest jak najbardziej, była jak najbardziej, najbardziej właściwa. Co jeszcze można powiedzieć? Jeśli chodzi o rok 2019, tak króciutko, najważniejszy cel na ten rok, no to spełnić wymogi nowych rozporządzeń dotyczących składowania, czyli tak naprawdę chodzi o monitoring, o wiele więcej kamer trzeba zamontować na składowisku i o ochronę przeciwpożarową. To też są dodatkowe pieniądze, o których no, dowiedzieliśmy się niecały rok temu, że trzeba je znaleźć, zrobić i wtedy jeszcze raz będzie spółka weryfikowana, czy może mieć te pozwolenia na tym samym poziomie, co ma. Jesteśmy w trakcie, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, jestem dobrej myśli, o monitoring tak naprawdę też jesteśmy już w trakcie wykonania, także na początku 2020 roku myślę, że nie będzie większych problemów. Jeśli chodzi o trochę dalszą przyszłość, no to uważam, że dalej powinniśmy, to oczywiście współpraca z Olsztynem. Współpracujemy z Olsztynem i uważam, że z tym Olsztynem powinniśmy współpracować. No zresztą około 90% odpadów, jakie do nas trafiają, to trafiają z Olsztyna, więc to jest strategiczny kontrahent. I następna, i druga sprawa też na przyszłość. Mamy jedną Nieckę zrekultywowaną, na drugiej Nieckę cały czas pracujemy i jest projekt na trzecią Nieckę. Uważam, że ta trzecia Niecka też powinna być otwarta i funkcjonować po zamknięciu tej drugiej Niecki. Zresztą ta Niecka, na której jesteśmy, to zgodnie z planem wojewódzkim dla województwa warmińsko-mazurskiego, łącznie cała kubatura wszystkich składowisk otwartych, funkcjonujących, starczy jeszcze na 15 lat, nasza Niecka również. No i co jeszcze mogę dodać? Mówiliśmy o przeszłości, panie prezesie. O przeszłości nie mówimy. Dobrze. Okej. Zgłaszał się, ma pytanie, jeszcze jest kilka pytań, panie prezesie, może pan pozostanie na mównicy. Pan przewodniczący prosił o głos, a później pan radny. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, panie prezesie, ja miałem takie pytanie. Czy spółka odprowadza jakąkolwiek dywidendę do budżetu miasta? Poprzedni rok zakończyliśmy zyskiem 25 tysięcy. Nieodprowadzone te pieniążki były do urzędu miasta, tylko zawsze są przeznaczone na rozwój. Na rozwój spółki jako spółki. I uważam, że jako prezes spółki, że jest to właściwy kierunek. Rozumiem. W związku z tym kolejne pytanie związane już może z uchwałą, jaką mamy w dalszej części porządku obrad, a mianowicie kosztami wywozu czy zagospodarowania odpadów.
Tą Nieckę, to wysypisko wybudowaliśmy, czy wybudowali nasi poprzednicy, podjęli taką decyzję, po części z podatków odprowadzonych od mieszkańców naszego miasta. Był tam pewien udział pewnie Funduszu Ochrony Środowiska, czy też innych dofinansowań i dotacji. W takim razie zakupiono wyposażenie do tych niecek, są tam jakieś koszty z tym związane. W takim razie proszę mi powiedzieć, jakie korzyści my jako mieszkańcy mamy w tej chwili z posiadania tej spółki i gromadzenia na naszym terenie takiej ilości odpadów, kiedy głównym kontrahentem tutaj jest dostarczającym odpady jest olsztyński ZGOK. Jak to wpływa posiadanie spółki i takiego składowiska na naszym terenie, jak to wpływa na powiedzmy nasze, na wysokość naszych opłat, które mieszkańcy odprowadzają za zagospodarowanie odpadów. Jest pan mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Tak, postaram się. No, pierwsza istotna rzecz, jeśli chodzi o gminę, w której mieszkamy, zatrudnienie osób na naszym terenie. Tak? Poza tym gmina, poza tym Niecka przynosi zysk. Gmina jest, spółka jest rozliczana jako całość, więc zysk również może być przeznaczany na inne cele, które już tutaj zostają na potrzeby miasta Bartoszyce. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, no zapraszam do spółki. Chętnie pokażę, natomiast nie chciałbym się szczegółowo odnosić, bardzo szczegółowo odnosić do finansów w takim gronie. Tym bardziej, że będziemy zmuszeni do zmiany współpracy z Olsztynem. Jestem jutro umówiony z prezesem ZGOK-u o godzinie 8, dlatego wolałbym, jeśli można, więcej na ten temat nie mówić. Rozumiem. Dziękuję za tą odpowiedź na to pytanie, ale no, mam wrażenie, że są innych. To może jeszcze inaczej. Dopowiem jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę Niecka była wcześniej otwarta niż współpraca z Olsztynem. I ona na początku działała na potrzeby miasta i bezpośrednio odpady przyjeżdżały z Bartoszyc na Nieckę. Jeżeli w 2012 roku by się okazało, że nie chcemy odpadów z tych 37 gmin, tego balastu na poziomie 7700, to by nam została Pusta Niecka, dług na 7 milionów, no i konsternacja, co dalej z tym robić. Natomiast nasza Niecka, jeszcze jedno dopowiem, nasza Niecka, jeśli chodzi o te 37 gmin, bo 8 składowisk zostało jeszcze w międzyczasie zamknięte, była najnowocześniejsza i miała największą moc. Dokładnie, tak. No rozumiem. Tak. I dlatego ona została na 37 gmin. Rozumiem. Czyli ja wyciągam taki wniosek. Czyli z tego tytułu, że my posiadamy na swoim terenie składowisko, mamy korzyść tylko taką, że funkcjonuje spółka i, no i mają zatrudnienie ludzie. Natomiast innych korzyści jako mieszkańcy z tego tytułu nie odnosi. Mamy korzyści finansowe i również spłacamy Nieckę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, byśmy zostali z dziurą w ziemi, w cudzysłowie, z kredytem 7 milionów i koniec. Spłacamy kredyt i mamy jeszcze zyski na tej Niecce. Rozumiem, ale zysk trafia, tak jak pan powiedział, te 25 tysięcy. Proszę państwa, nie jest to jakaś rewelacja i została w spółce. Ale ja uważam, że w takiej spółce samorządowej nie najważniejszy jest zysk, tylko rozwiązywanie pewnych problemów. Jeżeli spółka zajmuje się i zielenią, i sprzątaniem, i miała możliwość zakupu samochodu ciężarowego z zabudową do zamiatania za ponad 400 tysięcy, w międzyczasie kupiła samochód dostawczy na potrzeby zieleni i sprzątania miasta za 100 tysięcy, czyli w zeszłym roku wydała 500 000 zł i te 500 000 jeździ po Bartoszycach. A w związku z tym uważam, że skoro zapełnimy tą Nieckę, spłacimy długi, czy możemy to zamknąć, a spółka by się zajęła inną działalnością typu, tak jak pan powiedział, opieka nad zielenią, czy tam utrzymanie zieleni, sprzątanie miasta,
Proszę Państwa, jest to kwestia przyszłości. Zarząd zarządza, jest Rada Nadzorcza, która nadzoruje zarządzanie i Zgromadzenie Wspólników, czyli właściciel. W 100% spółka jest własnością miasta, więc jako właściciel w tym wypadku jest burmistrz miasta Bartoszyce. Jeżeli burmistrz powie nie, dziękujemy, nie budujemy następnej Niecki, zarząd to wykona. Rozumiem. Dziękuję chyba. Nie będziemy toczyć dalej. Proszę bardzo, pan radny Puszko, później pan radny Sarzyński, a później pani przewodnicząca. Proste pytanie, bo chyba w zasadzie się nie dowiedzieliśmy. Śmieci segregowane, ile procent stanowią wszystkich śmieci, które są dostarczane przez naszych mieszkańców? Jaką mamy korzyść z segregacji? No bo koszty nam się zmieszają. Na przykład na zachodzie jest tak, że idę do sklepu, kupuję butelkę plastikową, oddaję tą butelkę, dostaję pieniądze. Czy my jakieś pieniądze z tego tytułu otrzymujemy? I jeszcze jedno pytanie. Jaka jest żywotność wysypiska naszego właśnie Wysiece? Przez ile lat jeszcze to wysypisko może funkcjonować? No skoro przyjmuje takie duże ilości tych śmieci, to... Proszę Państwa, jeśli chodzi o pojemność składowiska, znów dużo zależy od tego, ile tych odpadów jest składowanych. Na dzień dzisiejszy myślę, że bezpiecznie można powiedzieć o 12 latach. Bezpiecznie o 12, a już bardzo bezpiecznie o 10, tak? Jeżeli tych odpadów w zeszłym roku było znacznie mniej, no to mówiliśmy na przykład o 15 latach. Średnia, tak jak wcześniej powiedziałem, dla całego województwa warmińsko-mazurskiego to wolna kubatura ma starczyć na najbliższe 15 lat. To jedna sprawa. Jeśli chodzi o segregację, no to krótko mogę powiedzieć tylko tyle. Powinno być lepiej, ponieważ wytyczne mówią o 50% już w następnym roku, czyli za parę miesięcy. Obawiam się, że to będzie duży, duży problem nie tylko w gminie Bartoszyce, ale i w całym województwie, żeby nie powiedzieć w całej Polsce, jeśli chodzi o segregację. Segregacja, jeśli nawet jest wykonywana, to jest dość słabej jakości. Trzeba doczyszczać, a doczyszczanie wiąże się z kosztami, bo nie wszystko da się zrobić za pomocą sprzętu. Są osoby, które doczyszczają i to są ekipy w niektórych oczyszczalniach sięgające 30 osób. A jaki jest procent właśnie tych śmieci segregowanych obecnie? No bo ma być, a 25%, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze, ale już żebyśmy powoli kończyli tą dyskusję, bo jednak ona moim zdaniem trochę się toczy nie na temat, bo ciągle jesteśmy w obszarze, prawda, oceniania sprawozdania, tak? Także, ale proszę bardzo, panie radny. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, chociaż to może nie jest w gestii pana prezesa, ale chciałem dopowiedzieć, żeby doinformować mieszkańców, że właśnie padła tutaj taka cyfra, 50% segregacji musimy wykonać w 2020 roku, a docelowo 2030 segregacja powinna sięgać 30%. I Unia nam nie odpuści tutaj nic, będziemy płacili potężne kary, a to się przełoży też na opłaty za wywóz nieczystości czy śmieci. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze panie przewodniczące. Panie prezesie, mam pytanie, a na chwilę obecną jakie jest wypełnienie procentowo Niecki balastem? Około 35-7%. Aha, okej, dziękuję. Myślę, że już kończymy dyskusję. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Kazarewicz. Panie prezesie, chciałem zapytać, ile procent osadów z oczyszczalni trafia do pana na wysypisko? Nic nie trafia. Z tego, co się orientuje, spółka COWiK zagospodarowuje zgodnie z przepisami rolniczo te odpady, osady. No tak jak teraz stało się w Warszawie z tą oczyszczalnią Czajka, niestety to nie może iść na pola i zatruwać pola, zboża i tym podobnie. To powinno trafiać na wysypisku. Po prostu pan powinien z tego czerpiać pieniądze. Dziękuję. Z tego, co się orientuje, spółka COWiK na pewno przestrzega wszystkich przepisów i ma wszystkie dokumenty związane z właściwym zagospodarowaniem tych odpadów. Także no ja nie mogę wnikać w zarządzanie osadami sąsiedniej spółki. No jeżeli jest taka możliwość, no to pewnie prawidłowo jest to wykonywane. Szanowny
panie prezesie, to nie dotyczy pana, tylko ogólnie powiem, żeby to poszło w eter. Chodzi o taką rzecz. Do tej pory nam tłumaniono, że te osady nic nie szkodzą na środowisko. Niestety w tej chwili się okazało, że to jest bardzo szkodliwe. I to trzeba po prostu tutaj chylę czoła do pana prezesa spółki COWiK, żeby ten, który tam wywozi, żeby niestety wskazać miejsce wywozu na wysypisko. A o ile nie, to niech płaci karę, powiadomić tam odpowiednie służby i niech nie zaśmieca naszych pól i zdrowej żywności. Dziękuję. Dobrze. Proszę państwa, czy to już wszystko? Mamy pytanie do pana prezesa. Dziękuję panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, pan radny Puszko mówił o tej segregacji. Tak to pewnie doskonale wybrzmi, jeśli powiemy, że na bramie płacimy za odpady zmieszane 418 zł za tonę, a za odpady wysegregowane złotówkę za tonę. To jest to również taka wymowna kwota. Jeśli nie ma więcej pytań, to stwierdzam, że sprawozdanie spółki Zakładu Gospodarki Odpadami zostało przez Wysoką Radę przyjęte. I przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad ogłaszam 15 minut przerwy, tylko prosiłbym dotrzymać terminu i żebyśmy się spotkali za 15:12. W punkcie 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz autopoprawkę burmistrza miasta otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/16. Oprócz tego państwo dostali jeszcze, tak panie skarbniku, drugą autopoprawkę. I proszę panią Joannę Adamczyk, zastępcę przewodniczącej Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii. Szanowni państwo, skarbnik miasta pan Jarosław Sielawa przedstawił komisji zmiany w budżecie. Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień poszczególnych punktów rozdziału w dochodach i wydatkach oraz autopoprawkach, komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Wysoka Rado, w związku z tym, że są dwie autopoprawki, czy Wysoka Rada wyrazi zgodę na to, że najpierw przegłosujemy te dwie autopoprawki, a później cały projekt uchwały? Czy dwie autopoprawki możemy przegłosować łącznie? Łącznie. W związku z tym poddaję pod głosowanie najpierw autopoprawki przedłożone przez skarbnika. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Przepraszam, bo ja doszłam, czy ja mogę zabrać głos? A przepraszam, przede wszystkim tu przypomnę dla porządku, że w obradach uczestniczy już pani Wioletta Machniewska i pani Elżbieta Zabłocka. Proszę bardzo, pani radna. Słuchamy. Oj, przepraszam. Panie burmistrzu, szanowna rado, ja chciałabym się dowiedzieć, dlaczego w poprawkach mamy podniesienie płac tylko w jednym sektorze, dlaczego dyskryminowani są inni pracownicy, na przykład pracownicy MOPS-u. Co po prostu wpłynęło na to, że my dajemy tylko dla jednej grupy, która jest podległa miastu, podwyżki. Proszę bardzo, słuchamy. Kto odpowie? Ja poproszę o informację od pana skarbnika. Te zgłoszone poprawki są efektem rozmów, bodajże nie wiem, w maju albo w kwietniu, pana burmistrza ze związkiem zawodowym i tam uzgodniono, że od września w zasadzie tak będzie 5% podwyżka dla pracowników obsługi. To tyle mogę powiedzieć co do tej propozycji. No proszę, jeszcze pani radna chciała dopytać. No ja chciałabym się dowiedzieć, co spowodowało, że tylko jedna grupa społeczna dostaje. Jeżeli dajemy podwyżki
tak jak było to zaplanowane w poprzednim budżecie, że nie weszło to od 1 stycznia, jeżeli teraz chcemy podwyższyć płace, to uważam, że powinniśmy równo traktować wszystkich pracowników. I pracowników MOPS-u, którzy mają bardzo ciężką pracę, wykonują ją naprawdę na co dzień i jest ciężko. I w Urzędzie Miasta, którzy też bardzo ciężko pracują, jak najbardziej oczywiście obsługę. To również, ale jeżeli przegłosowujemy podwyżkę dla jednej tylko grupy, to uważam, że powinno być równo dla wszystkich przyznane. Nie można tak robić, że jedna grupa dostaje dlatego, że przyszła i wynegocjowała z panem burmistrzem. No może błąd pracowników MOPS-u, że też nie przyszli. Może błąd pracowników urzędu, że nie złożyli petycji. No nie wiem, czym się pan burmistrz sugerował, ale uważam, że wszyscy powinni być potraktowani jednakowo. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Tak a propos tych podwyżek, o których mówi pani Zabłocka, rzeczywiście wtedy wstrzymaliśmy podwyżki. Dlaczego? Dlatego, że uzasadniliśmy to, że nie możemy pogłębiać zadłużenia mieszkańców Bartoszyc. A teraz zaczynamy różnicować. Tutaj trochę damy, tam nie damy, ale to ciągle jest zadłużenie. Skąd są pieniądze na podwyżki? To jest drugie pytanie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan sekretarz. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowna rado. Ja odnośnie podwyżek, które zostały wstrzymane, nie poszły dla całości, mówiłem wcześniej na początku roku. Teraz po prostu burmistrz doszedł do wniosku, że w tej chwili budżet da taką możliwość i wróci temat podwyżek dla wszystkich. I będziemy na ten temat dyskutować na pewno obszerniej. A pracownicy oświaty, już obsługi administracyjnej oświaty, już dawno, dawno ten temat był na każdej praktycznie sesji poruszany i od iluś lat temat niejako zamarł i nie był ruszony. Dlatego w tym momencie burmistrz przyjął taką inicjatywę, wyszedł z taką inicjatywą, a odnośnie szerszego podniesienia płac w ogóle w administracji samorządowej, tego co widzimy właśnie w telewizji, co są zapowiedzi premiera, będziemy musieli się naprawdę przygotować do poważnej debaty i rozmowy na ten temat, w jaki sposób nawet te płace obiecane minimalne, które zostaną wprowadzone, ten temat nawet, jak to krótko mówiąc, ogarnąć i mieć na uwadze też również spłaszczanie płac dla pracowników już pracujących, zarabiających właśnie te minimum, które zostanie ich dogoni. Także to jest temat obszerniejszy, a pracownicy obsługi administracji oświaty już dawno, dawno ten temat był poruszany, także to nie powinno być żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No proszę jeszcze, proszę bardzo. Czyli rozumiem, że my tylko dajemy podwyżki tym, którzy po prostu przyjdą. Jeżeli ktoś nie przyjdzie, to jest zapominany. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to tak jak proponowałem, najpierw przegłosujemy autopoprawki. Kto z pań i panów radnych jest za autopoprawkami przedłożonymi przez skarbnika? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Nie będzie. Podaję wynik głosowania. 14 za, przeciw 0, wstrzymujące się 3 osoby. Stwierdzam, że autopoprawki zostały przez Wysoką Radę przyjęte. Poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. To jest projekt oznaczony numerem 1/6. Kto z pań i panów radnych jest za, przepraszam, 1/16, tak? Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Podaję wynik głosowania. 14 za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Jesteśmy w punkcie 6b porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2019-2029. Jest to projekt oznaczony numerem 2/16. I poproszę również tutaj zastępcę przewodniczącego panią Joannę Adamczyk o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa wynika ze zmian w budżecie. Komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan Jarosław. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że w tych autopoprawkach też są autopoprawki do wieloletniej, żeby łącznie je głosować, tak? Dziękuję. Rozumiem, więc jeśli przegłosujemy łącznie tą, bo one są tak, one oczywiście zadziałały w wieloletniej prognozie. Kto z pani panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6b, jest to projekt 2/16, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. Podaję wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia środowiskowego domu pomocy, samopomocy w Bartoszycach ze struktur miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Bartoszycach oraz nadania statutu. Jest to projekt oznaczony numerem 3/16 i proszę tutaj panią Ewę Kapustą o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Projekt dotyczy od wyodrębnienia, właśnie słowa mi zabrakło, dziękuję panie Krysiu, wyodrębnienia zgodnie z uchwałą, którą musimy zrealizować najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. Dotyczy on właśnie wyodrębnienia domu pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właśnie środowiskowego domu i Komisja zapoznała się z wytłumaczeniami pani zastępcy dyrektora, pani Majewskiej, która była obecna na komisji. Zapoznaliśmy się, zaopiniowaliśmy pozytywnie i jednogłośnie prosimy również Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/16? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 4/16. I tutaj również poproszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Projekt dotyczy zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Jest to konsekwencja uchwały, którą przed chwilą podjęliśmy, bo należy właśnie wyodrębnić z ośrodka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tego właśnie ze struktur domu samopomocy. Stąd też komisja też zaopiniowała to pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/16? Proszę o głosowanie teraz. Wszyscy. I wynik głosowania za 17, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 6e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum nr 2 imieniem generała Józefa Bema Bartoszyca. Jest to projekt oznaczony numerem 5/16. Proszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały.
Projekt również wynika z ustawy, która weszła w 2016 roku 14 grudnia i musimy po prostu wygasić oficjalnie funkcjonowanie gimnazjum. Do chwili obecnej dwa gimnazje, gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 3, wchodzące w skład zespołu szkół tylko ze szkołami podstawowymi, zespół szkół nr 1 oraz zespół szkół z ukraińskim językiem nauczania. W związku z przekształceniem tych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe zostały włączone w typy tych szkół, a w działającym samodzielnie gimnazjum nr 2 ostatni rocznik uczniów zakończył naukę 19 czerwca 2019 roku. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej właśnie zakończenie działalności tego gimnazjum. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie, również po wysłuchaniu pana dyrektora Rzetko, który był obecny na naszej komisji. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan Karol Kruszyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, Panie Burmistrzu. Chciałbym tu się odnieść do takiej sytuacji, takiej związanej z tym, ponieważ owe szkoły bądź otaczające je tam przestrzeń posiada oznakowania, tablice właśnie mówiące, że to jest gimnazjum. I na przykład, no żeby trzeba je wymienić, tak, że tak powiem, na bieżąco. I jest na przykład przy rondzie tutaj, przy gimnazjum numer 2 jest taki, nie wiem czy to nazwać, jakiś pomnik i tam właśnie też jest duża tablica informująca, że to obelisk i tam jest duża informująca tablica, że jest to gimnazjum numer 2. Ja złożyłem wnioski do budżetu na przyszły rok, żeby po prostu szablonem, nie wiem, za jednym razem nowe tablice zakupić dla nowych szkół, które tam powstaną w to miejsce, a te tablice w jakiś sposób upamiętnić albo gdzieś przechowywać. To jest taka moja sugestia w związku z tą uchwałą. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny jeszcze. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Karola. Tam jest jak gdyby taki, nie wiem, pomnik, na którym jest informacja, że w tym budynku mieścił się zespół szkół budowlanych. Ja akurat byłem absolwentem tej szkoły, także można by było też na przykład tą tablicę gimnazjum też zaczepić, tak, żeby to po prostu to było wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/16, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 6f w porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 7/16. Proszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny w tej sprawie. Uchwała dotyczy... Uchwała dotyczy zamiaru objęcia od 1 listopada 2009 roku przez Zespół Administracyjny Oświaty wspólną obsługą Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi kadrowej. W związku z tym, że z Zespołu Administracyjnego Oświaty nie ma w tej chwili już gimnazjum numer 2. Mamy pracowników i tutaj jest w porozumieniu z panem dyrektorem Bosiru, panem dyrektorem ZAO, panem burmistrzem właśnie doszli panowie do takiego właśnie wniosku. Zaopiniowała komisja jednogłośnie po wysłuchaniu pana dyrektora Rzetko, który był obecny i pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/16? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkt 6g porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/16. Proszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały.
Jest to projekt, który jest konsekwencją tego przed chwilą uchwały, któreśmy podjęli. Dotyczy on właśnie wyłączenia z prowadzenia działu księgowości KAD z Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i przyjęcie tego działu przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach jako Centrum Usług Wspólnych. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Elżbieta Zabocka. Ja tylko mam takie pytanie odnośnie tych dwóch uchwał, bo rozumiem, że od 1 stycznia koszty Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejszą się o tę księgowość. Czy tak? Dobrze, będziemy tego pilnować. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/16? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/16. I proszę tutaj przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panią Joannę Adamczyk, o opinię w tej sprawie. Szanowni państwo, skarga dotyczy działań burmistrza miasta Bartoszyce w zakresie przydziału lokalu socjalnego. Komisja rozpatrzyła skargę na posiedzeniu 9 września bieżącego roku. Mieszkaniec został poinformowany, że w chwili obecnej Urząd Miasta nie jest w posiadaniu lokali, które mogliby przydzielić na ten cel i nie jest w stanie określić terminu przydziału tego lokalu. Przydział lokali dla osób posiadających wyroki eksmisyjne następuje w miarę posiadanych lokali z uwzględnieniem prowadzonej polityki mieszkaniowej. W chwili obecnej na wykazie osób oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku sądowego znajduje się 19 osób. W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 9/16? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały oznaczonego, jesteśmy w punkcie 6 i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Jest to projekt oznaczony numerem 10/16 i również to poproszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o opinię w tej sprawie. Szanowni państwo, skarga dotyczy działań burmistrza miasta Bartoszyce w zakresie wynajęcia lokalu użytkowego. Komisja rozpatrzyła skargę na posiedzeniu 9 września bieżącego roku. Z przeprowadzonego przez komisję postępowania wyjaśniającego wynika, że przyczyną odmowy wynajęcia lokalu użytkowego jest niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z zawartej umowy za najem lokalu z dnia 30 stycznia 2014 roku do 29 stycznia 2017 roku. W tym okresie strona skarżąca notorycznie zalegała we wnoszeniu opłat za najem lokalu. W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/16? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6J porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020-2023. Jest to projekt oznaczony numerem 11/16. Proszę państwa, tutaj nie przewiduję opinii żadnej komisji. Proponuję, żeby państwo zgłosili do tego projektu uchwały 3 osoby ze złona Rady Miasta, o tak może. I byśmy tą uchwałę przegłosowali. Proszę.
Proszę bardzo. Dziękuję za. Awansowałam. Tak. Zawsze był wykaz osób, które zgłaszały akces do pracy w sądzie. I mieliśmy ten wykaz załączony do uchwały. I głosowaliśmy nad nazwiskami, które się zgłosiły. A tutaj pierwsze słyszę, żeby radni byli ławnikami. I o ile z mojej wiedzy, my powołujemy zespół, oprócz trzech, będzie trzech radnych, oprócz tego będą urzędnicy miasta i oni zaakceptują. Tak, będzie uchwała. Imiennie powołamy ławników na mocą innej uchwały. Tutaj do zespołu tylko desygnujemy członków rady. Także proszę o podanie trzech kandydatur. Proszę bardzo, panie Tadeuszu. Chciałem zgłosić pana Jarosława Puszkę. Puszko. Puszko i Karola Kapuścińskiego. Czy panowie wyrażają zgodę? Słyszę milczący akcept. Tak? Tak, no bo tu wiesz, dobrze. I jeszcze proszę trzecią osobę. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, szanowna rado, żeby państwu ułatwić pracę, powiem, że kandydatów jest całe multum, jest jeden kandydat. No, także będzie. Także tylko jedna osoba się zgłosiła na kandydata na ławnika. Ale musimy tutaj ten zespół powołać. Kto jeszcze z państwa? Może ktoś na ochotnika podniesie rękę i będzie chętny. Zgłasza się pani Kaczmarek na ochotnika. Dziękuję bardzo. Dobrze. W związku z powyższym brzmienie projektu uchwały będzie następujące. Nie będę czytał tutaj podstawy prawnej. Paragraf 1. Powołuje się zespół do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020-2023 w składzie osobowym Jarosław Puszko, Karol Kapuściński, Urszula Kaczmarek. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt oznaczony numerem 12/6. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Projekt ten, szanowni państwo, mieszkańcy Bartoszyc. Projekt ten dotyczy ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie pierwszym czytamy: ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Bartoszyce w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się na podstawie artykułu 6k punkt 3 ustawy z dnia 6 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie stawkę opłaty podwyższoną dwukrotnie za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w kwocie 36 zł miesięcznie od osoby. Członkowie Komisji Gospodarki i zainteresowani radni kilkakrotnie spotykali się na spotkaniach zorganizowanych przez Urząd Miasta Bartoszyce, aby szukać rozwiązań rosnącego problemu związanego z gospodarką odpadami. W ostatnim czasie radni wizytowali wysypisko śmieci w Wysiece, stację przeładunkową w Medynach, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZGOK w Olsztynie. Wyjaśniał nam również sposób segregacji i zasady funkcjonowania ZGO prezes niedawno, mówiąc o w dziale, gdzie zajmowaliśmy się sprawozdaniem spółki. Obowiązujące w chwili obecnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy znacznym wzroście kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGOK Olsztyn, wpływy z opłat do gminy nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2019 roku. W celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli złagodzić koszty budżetu, jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 14 zł na 18 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. W związku
Z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami zakłada odbiór odpadów komunalnych tylko w sposób selektywny. Artykuł 6k punkt 3 wyżej wymienionej ustawy stanowi, iż Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej nie niższej niż dwukrotność i nie wyższej niż czterokrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Gminy, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Ale nie jednogłośnie. Rozumiem. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Są osoby zapewne, które zapłaciły już za cały rok. Czy nie przewidziane są jakieś bonusy dla tych osób, które praktycznie rzecz biorąc już opłaciły powyższą stawkę? W wysokości 14 zł oczywiście. Jasne. Panie skarbniku, pytanie chyba było do pana. Pan nie słyszał. Może ja odpowiem. Tak? A proszę. Bo ani projekt tej uchwały, ani poprzednia uchwała nie przewiduje. Do dnia wejścia w życie tej uchwały obowiązuje stawka 14 zł. Jak uchwała wejdzie w życie, będzie obowiązywała 18. Prawo też w ustawie nie daje takiej formy możliwości. Gdyby one były. Dobrze, zgłaszała się jeszcze pani radna Machniewska, później pani radna Duda. Proszę państwa, ja to mam takie wrażenie, że mieszkańcy Bartoszyc mają tak napchane portfele gotówką, że my po prostu staramy się odciążyć te ciężkie portfele. Niedawno COWiK podniósł opłaty za wodę i ścieki. Nie były to niskie podwyżki, bardzo wysokie. Mieszkańcy są tym faktem zbulwersowani. Teraz z kolei mówimy, że no, musimy podnieść koszty za wywóz nieczystości, no bo rachunek nam to podpowiada, tak? No, koszty wzrosły, w związku z tym, co za tym idzie, obciążamy mieszkańców Bartoszyc. Ale my też nic nie zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy w tym kierunku, żeby w jakiś sposób no, znaleźć pieniądze, aby nie obciążać mieszkańców Bartoszyc. Ja przypominam takie formy wydatkowania jak zwiększenie kosztów na promocję, na pomnik, na szereg innych zabaw. Tak? Natomiast obciążamy mieszkańców Bartoszyc, no bo koszty poszły w górę. Ale co my zrobiliśmy, żeby nie obciążać mieszkańców Bartoszyc, żeby szukać tak pieniędzy, żeby może zacząć dotować część tych kosztów. Nic nie zrobiliśmy. Nic. Tu podwyżka, tam podwyżka. No mieszkańcy muszą zrozumieć. Ja tylko zaraz za chwileczkę oddam głos, ja tylko mam taką prośbę, bo pani radna bardzo słusznie podejmuje ten temat i swoje, jak pani określiła, wrażenie, że nic nie zrobiliśmy, ale uważam, że tego typu sprawy można i powinno się dyskutować i załatwiać na posiedzeniach komisji. Tam wykazywać, gdzie są możliwości oszczędności, czy w ogóle jest możliwość dofinansowania tego przez budżet miasta. A na sesji wrzucanie takich słów, owszem, to one są cenne, ale przynajmniej niewiele wnoszą, bo nie ma, merytorycznie nie może się tutaj ani rada, ani gdzieś, bo takie dyskusje no bo tak, są, w komisji to będzie takie to za... są na miejscu. Tak, tak, bo takie informacje nie wyjdą na zewnątrz. Załatwimy to w komisji. A na zewnątrz będziemy mówili, że wszystko, jest po prostu wszystko świetnie, jest tak? Fantastycznie. Po prostu daję taki przykład, że no osoba, która się nie interesuje, nie angażuje się w żadnej komisji, później takie dyskusje. Ale widzi pan sens zaangażowania? No przecież jest podwyżka. Dobrze. Sens zaangażowania w komisję. Dobrze. Podwyżka. Przegłosowano podwyżkę. Dobrze. Sens zaangażowania w komisję. Dobrze. Ad vocem, pani przewodnicząca, proszę bardzo. Szanowna pani radno, rozumiem, że być może ma pani ważniejsze sprawy, które nie chciałabym tu pani urazić, ale spotykaliśmy się kilkakrotnie, tak jak tutaj powiedziałam, na tym, żeby ten problem rozwiązać. I tak jak powiedział pan przewodniczący, staramy się i zapraszam panią do udziału nie tylko w Komisji Gospodarki,
ale również na spotkania, na którym staramy się rozwiązać ogromny problem śmieci, które ma miasto. Staramy się, bo co pani na przykład wie na temat tego, co się dzieje w mieście? Jakie zostały podjęte? To nie jest teraz ja czas proszę na... Pani, ja nie oczekuję od pani ja teraz wiem, nie ja przepraszam, ale ja pamiętam, że byłam przeciwna podwyższaniu kosztów na promocję, na pomnik i na różne rzeczy. I wtedy państwo podnosiliście rękę, Przepraszam bardzo, ale mówimy teraz o śmieciach. Mówimy o uchwale. Zasadnicza różnica, ponieważ problem w mieście jest bardzo duży. Wydział zorganizował kilka spotkań związanych z tą problematyką. Tak jak powiedziałam wcześniej, zainteresowani radni uczestniczyli w niezbyt przyjemnej wycieczce do ZGOK-u. Uczestniczyli również i mieli sprawozdania z tutaj takie informacyjne o przeprowadzonych kontrolach, a budżet się po prostu nie spina, więc... To tyle ad vocem pani wypowiedzi. Dobrze. Proszę bardzo, pani radna Duda, później pani Elżbieta, tak? Chciała zabrać? Nie, pan Pałuszko, przepraszam. Pytanie. Chcę wyrazić swoją opinię na temat uchwały, ponieważ i w komisji, i dzisiaj będę przeciwna nowym stawkom. Pani Ewa wspomina, że były kilkakrotne spotkania, ale co z nich wynikało? Wcześniejśmy nie zmniejszyli odpadów, które mają być segregowane. I to, co mówiłam na spotkaniu ostatnim w sprawie gospodarki odpadami, ale ponieważ nie wszyscy radni w tym uczestniczyli, to przypomnę państwu ponownie. 24,5 tysiąca mieszkańców mieszka w Bartoszycach. Deklaracje, że przebywają oni w tej chwili w mieście, bo są... Młodzi ludzie, którzy wyjechali na studia, częściowo do pracy na zachód. 18 600 osób deklaruje, że segreguje odpady. Skoro 18 600 osób segreguje, to zakładam, że ma tych śmieci zmieszanych 80% segreguje, a ma ich tylko... Nie, że 80% z tych osób, z tych 18600 segreguje odpady. Założyłam, że oni jednak tam mają trochę tych zmieszanych, bo resztę segregują, to 30%, że mają zmieszanych tych odpadów. To od nich powinno trafić 1339 ton. 3720 osób tworzy 300 kg odpadów rocznie. Wychodzi na to 1116 ton. Czyli do Olsztyna powinniśmy zawieźć niecałe 2,5 tysiąca ton. I co z tego, żeśmy się tutaj spotykali, jak do świadomości ludzkiej swoich tych dywagacji nie przekazaliśmy, bośmy sobie między sobą pogadali. Jeśli wywozimy zamiast 2,5 tysiąca ton, bo w Olsztynie najdrożej płacimy na tym, na bramie, jak to mówimy, a jeszcze zdrożeje, to byśmy płacili dzisiaj może 10 zł i 15, a nie proponujemy 36 i 18. Co zrobiliśmy w tym kierunku? I pani ma rację, co zrobiliśmy w tym kierunku, żeby ci ludzie, którzy orzekli, że segregują odpady, je segregowali? My powinniśmy do Olsztyna wozić 2,5 tysiąca ton odpadów, a wozimy, jak powiedział pan prezes, około 7 tysięcy. Skąd one się biorą? I to mi odpowiedzcie teraz, a nie, że ktoś powiedział, że nie uczestniczy. Nie musiał uczestniczyć, bo nic na tych komisjach nie wynikało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może jednak pani przewodnicząca później troszkę. Proszę pani Zabocka. Pan Puszko, co ja, przepraszam. Pytanie związane z finansami. Jaka jest strata w stosunku do poprzedniego roku, ile miasto musi dołożyć? No bo tutaj dobrze by było, żeby mieszkańcy po prostu też... Też o tym wiedzieli. I jeszcze właśnie ta kwestia tej segregacji, no bo ja już tutaj tak trochę nawiązałem do tych państw, które są no, bardziej cywilizowane, w których przez dłuższy okres jest demokracja, że tam jak się śmieci segreguje,
To jeżeli są, no są, są właśnie automaty, tak? Na przykład na jakieś butelki plastikowe, tudzież na inne śmieci. Mieszkaniec oddaje te śmieci do automatu i dostaje za to pieniądze. A u nas ludzie, którzy segregują, raz, że muszą kupić worki, za te worki muszą zapłacić. Jak wiemy, w większości marketów, jak pójdziemy na zakupy, to przeważnie są worki w jakim kolorze? Niebieskim i czarnym. Nie ma worków, ale nie ma worków do segregacji. W tych dużych, naszych marketach zachodnich nie ma. Nie ma, no chodzę po tych dużych, także są przeważnie czarne worki i niebieskie. Po drugie, nasze śmietniki to są, znaczy są po części tak przystosowane do tej segregacji, ale to były śmietniki wbudowane w poprzedniej dekadzie, w latach 70. i 80. XX wieku, tak? No i nie ma tutaj, że tak powiem, takiej skutecznej kontroli w zakresie segregacji, bo to jest chyba taka zasadnicza podstawa, tak, tej trudności finansowych ZGO. Także uważam, że powinniśmy tutaj większą rolę właśnie przywiązać do kontroli, tak, żeby egzekwować od tych mieszkańców, którzy po prostu nie segregują tych śmieci, bo jest wielu mieszkańców, którzy do tego skrupulatnie podchodzą. Chociażby jeżeli ktoś mieszka w bloku, no załóżmy, no ma, musi mieć kilka pojemników, prawda, na odpady, czyli na odpady te biodegradalne, na plastiki i na metalowe. Musi się napracować, a drugi sąsiad sobie wszystko do jednego wora wyrzuca i płaci tyle samo. Także tutaj, no mówię, ta kontrola powinna być po prostu no, konsekwentnie przestrzegana. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca, proszę bardzo. Nie zgodzę się z moimi przedmówcami, ponieważ uczestniczyłam we wszystkich tych działaniach, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach i wszystkie te problemy, które teraz Państwo poruszacie, były poruszane właśnie na tych spotkaniach. I z nich wynikło, o tym myślę, że lepiej powiedziałby pan wiceburmistrz, ponieważ się tym tematem zajmuje na bieżąco. Na bieżąco, na dzień dzisiejszy wiem, bo było to mówione na każdym ze spotkań, że są kontrolowane pojemniki na śmieci w spółdzielniach mieszkaniowych, w lokum na temat segregacji. Wyszło, że są, kontrola wykazała, że są duże niedociągnięcia, że ludzie źle segregują, że część mieszkańców albo się tym przejmuje, albo nie ma po prostu pojęcia o segregacji. I w tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, takie wyciągnęłam wnioski, zanotowałam sobie z tego spotkania, być może Państwo po prostu no nie wyciągacie takich wniosków ze spotkań, że jeżeli nie przynosi efektów kontroling, to niestety, ale stawki za śmieci będą podnoszone. I pojawiały się również pytania co do tego, czy może, żeby poprawić funkcjonowanie, czy nie zwiększyć ilość pojemników, na przykład na karton, czy poszły takie zalecenia, czy może zacząć śmieci ważyć od każdego dostawcy, od każdego odbiorcy, że może zrobić w jakiś inny sposób system tych zgłoszeń, może kontrolować zgłoszenia, może kontrolować deklaracje. Naprawdę było bardzo mnóstwo pytań, na które my na dzień dzisiejszy nie znajdujemy odpowiedzi. Tutaj zgodzę się, ale to nie zmienia faktu, że mamy rozbieżności w tym, za co mieszkańcy płacą, a w tym, że brakuje tutaj w tym temacie środków. Stąd podwyżka śmieci. Dziękuję. Pan burmistrz Hećman prosił o głos. Dopóki o tych środkach finansowych powie w sposób najbardziej kompetentny skarbnik miasta, a o kontroli kierownik Wydziału Techniczno-Kułonnego, to pozwólcie Państwo na 2-3 uwagi dotyczące tego ważnego problemu. Po pierwsze, wydaje się, że problem gospodarowania odpadami to nie jest tylko problem Bartoszyc. To nie jest tylko problem miast Warmii i Mazur. To dzisiaj jest problem też Polski. Ja nie będę odwoływał się do tych relacji telewizyjnych, prasowych, mówiących o sposobie zagospodarowania, w cudzysłowie, składowisk odpadów, które Państwo widzicie, poprzez pożary. O nielegalnym wpływie ponad 3-krotnie w tym okresie więcej odpadów z zagranicy do recyklingu niż w latach poprzednich. Ja odniosę się do kwestii mentalnej każdego z nas, odpowiedzialności każdego.
bo to jest problem i zaszłości historycznej, który był wspomniał pan radny Jarosław Puszko, w sensie kultury gospodarowania odpadami od wielu lat w Polsce. A to jest też kwestia mentalna odpowiedzialności każdego człowieka, bo przecież wydaje się, że nawet i w Bartoszycach, nawet i w innych miastach, mimo szczupłości środków, są te obudowy, są pewne pojemniki. Wystarczy po prostu tylko chcieć. Chcieć zagospodarować raz w ciągu tego dnia, czy w ciągu dwóch, trzech dni, te odpady zgodnie z tym, co wprowadziliśmy w Bartoszycach. Przypomnę, że po raz chyba pierwszy zostały w sposób bardzo widoczny, opracowane przez moich współpracowników i przez pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami stosowne broszury informacyjne na przystankach autobusowych, do wspólnot, na obudowach, w tych miejscach, gdzie są te odpady zagospodarowane. Jaki jest efekt? Kto był na tych spotkaniach, widział, że poziom odpowiedzialności dalej jest daleki od życzeniowego. Pani radna Duda powiedziała i słusznie o tych deklaracjach odpadowych. Tak, deklarować można wszystko w moim życiu. Ja chciałbym na przykład zadeklarować, że jestem mężczyzną, który ma niespełna 30 lat. No niestety, ta deklaracja mija się z prawdą. Nie mam. Wielu deklaruje, że chce gospodarować odpadami i nie gospodaruje, bo to jest tylko 25%. Bardzo dużo, ktoś powie, w stosunku do przeszłości i mało w stosunku do wyzwań, o których mówi rok następny i lata kolejne. Mówiliśmy tu już i wielokrotnie chyba te liczby są wszystkim znane. 418 na bramie niesegregowane, złotówka segregowane. Co by było, gdyby ten poziom odpowiedzialności być inny? A to byłaby obniżka. A to zgoda, a to byłaby obniżka. 14 zł być może do 10, a wtedy zgodnie z ustawą maksymalna kwota dwukrotnie bądź czterokrotnie wyższa dla tych, którzy nie segregują. Siła problemu tkwi w naszej też odpowiedzialności i chcemy pomóc tej odpowiedzialności poprzez, tak jak mówiłem na ostatniej komisji, poprzez współpracę i mam takie spotkanie umówione z telewizją Barsat, jeśli chodzi o te programy promocyjne, mówiące o tym, że i to się opłaca od strony ekonomicznej dla miasta i dla każdej rodziny, ale także to ma kapitalne znaczenie dla jakości naszego życia, dla komfortu życia w tym miejscu, gdzie żyjemy, wokół tego miejsca, w którym spędzamy większość swego czasu, gdzie pracujemy, gdzie jesteśmy na rekreacji, na wypoczynku. I dlatego też, proszę Państwa, dzisiaj ten wzrost, o czym będzie też mówił w zakresie kosztów i dochodów pan skarbnik i tych kontroli pan Bogusław Miduski, pozwólcie im na kilka zdań, to tylko obrazuje, że mamy przed sobą problem do rozstrzygnięcia i zawsze go będziemy mieli w zakresie usług. Bo miasto to mieszkańcy. Mieszkańcy powołują Radę Miasta czy Radę Gminy, burmistrza wybierają, jego pracowników pośrednio i powierzają im swoje sprawy. Trzeba oczywiście o te sprawy dbać w sposób optymalny. Ja rozumiem tą troskę, bo każdy ma prawo sądzić i mówić i mieć swoje priorytety w zakresie czy kultury, czy sportu, czy zagospodarowania odpadów, czy priorytetów w zakresie dróg, o czym dzisiaj była mowa i słuszna, bo zaniedbania wszędzie, w każdym mieście są duże. Bo taka była nasza historia. I co na nam czasami poradzimy. Więc proszę Państwa, była to niełatwa decyzja. I dlatego też zwróćcie Państwo uwagę, i dla Was jest niełatwa. I nigdy decyzja dotycząca podwyższenia opłaty, podatku, stawki jakiejś usługi komunalnej, czy ona jest zawsze akceptowalna? Nie. Czy ona jest łatwa do podjęcia? Bardzo trudna. Ale trzeba ją podejmować w imię też tej pewnej odpowiedzialności. I zgadzam się na koniec przed swojej wypowiedzi z tym głosem bodajże pani radnej Duda, która mówi o tym wzmożeniu kontroli i pani radna Pisarska. To prawda. My kontrolujemy w tej chwili 2-3 razy różne wspólnoty i domyślacie się państwo, jakie mamy problemy. Oto takie, że ktoś mówi, no dobrze, ale ja właśnie segreguję. Dlaczego w tym moim budynku komunalnym czy tym spółdzielczym tak kilka innych rodzin nie segreguje, a obraz w tym pojemniku jest taki, jaki jest. Dlatego też
Wydaje mi się, że nowe zasady, które zostały wprowadzone przy oczywiście naszej aktywnej działalności, takiej bym powiedział propedeutycznej, a więc takiej popularyzującej i uświadamiającej, informującej o tych zasadach i o konsekwencjach, ale te nowe zasady, które mówią, że oto wszyscy zgodnie od 1 stycznia mamy segregować, tak mówi ustawa, a ci, którzy nie segregują, a to wtedy wskutek kontroli i taką współpracę chce mieć z tymi potencjalnymi, którzy wygrają przetarg przewoźnikami i tą firmą, która w naszym imieniu będzie transportowała te odpady i miała też bieżący wgląd przy odbiorze tych odpadów, żeby takie decyzje podejmować i być w tym zakresie, proszę Państwa, szczerze powiem, konsekwentnym. Bo wtedy będzie skuteczne i wtedy będzie sprawiedliwe w stosunku do tych, którzy takie zasady chcą i rozumieją, że powinny być one w naszym życiu wprowadzone. Jeśli koledzy by chcieli zabrać głos w tej materii jeszcze tych właśnie finansowej, tej kontroli, to bardzo bym prosił. Proszę bardzo, panie kierowniku, tylko do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Zrobiliśmy w tej materii już sporo. Mianowicie nie jesteśmy też bierni na to, żeby nie zwracać uwagi na problem gospodarki odpadami. Tak jak rozmawialiśmy przy spotkaniach naszych już trzech, mówiliśmy o ważności tego problemu, o tym, że od tego nie uciekniemy, o tym również, że są stosowne przepisy unijne, które nakładają na nas obowiązek nie tylko zresztą na Polskę, ale również i na inne kraje. Dlatego też musimy dostosować się do istniejącego stanu prawnego. To, że śmieci mają być redukowane, to już było wiadomo od kilkudziesięciu lat. Robiły to kraje zachodnie. Czas przyszedł również na nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jesteśmy już trochę w tej Unii, więc wybaczcie Państwo, ale musimy się do tego dostosować. Czy, Szanowni Państwo, czy te kontrole, bo się chcę odnieść tylko merytorycznie, jeżeli chodzi o nasze tutaj przeprowadzone akcje, coś wniosły? Oczywiście, że wniosły bardzo wiele. Mianowicie już się mówi tutaj, również i w mieście słychać takie głosy, że kontrole doprowadziły do tego, że mieszkańcy bardziej zwracają uwagę na jakość segregacji. Że ta informacja, która poszła w miasto, powiem w ten sposób, bardziej dociera do naszych mieszkańców. Że to, że 23,5 tysiąca, ja mówię około, mamy mieszkańców, jeżeli chodzi o ewidencję ludności, ale ewidencję ludności. Natomiast z deklaracji wynika, że mamy około 18,5 tysiąca. Tam są pewne wahnięcia. Więc zobaczcie Państwo, jaka jest też różnica. To, że ilość odpadów nam wzrastało. Tak, wzrastało. Ja Państwu też powiem, że na przykład w 2016 roku łączna ilość odpadów na terenie miasta Bartoszyce, jaka została odebrana, to 6144 tony. W 2017 6376 ton, prawie 7. I w 2018, o czym tu Państwo już słyszeliście, to jest ponad 6,5 tysiąca ton. Czyli ma to tendencję, jeżeli chodzi o odpady, tendencję zwyżkową. Nakładają się na to różne czynniki społeczno-ekonomiczne. Nie chcę tu Państwu szerzej rozwijać ten temat, ale wiemy dlaczego. Lepsza konsumpcja, prawda, większa konsumpcja i jeżeli chodzi o odpady, to generalnie czy będzie ten wzrost jakby tych odpadów w jakimś sensie zatrzymany. Jest już taka nutka nadziei tutaj, muszę Państwu powiedzieć, mianowicie ostatnio tak spojrzałem na pewne dane, to z tych kilku miesięcy do, zdaje się, końca sierpnia tego roku, analizując adekwatny rok, czyli z 2018 roku, lekko nam spadło tych odpadów, leciutko drgnęło, czyli jest już mniej w przeliczeniu na osobę, pani Krystyno, więc to jest już ten asumpt do tego, że możemy liczyć, że jak dalej będziemy szli w tym kierunku, to uda nam się trochę tych odpadów zmniejszyć. Natomiast nasze społeczeństwo, tak jak powiedziałem, jest już bardziej zamożne, więc też tutaj trzeba brać namiary na to, że tych odpadów będzie i od tego oczywiście nie uciekniemy. Czy
segregacja odpadów jest właściwa. U niektórych administratorów, zarządców, powiem wprost, na przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, ta jakość segregacji się poprawiła. Poprawiła się, bo myśmy skontrolowali ponad 50 obudów, niektóre 2-3 razy, bo trzeba było to zrobić, więc zobaczcie, ile tych kontroli było i poprawa naprawdę już jest widoczna, jak się wchodzi, jak się patrzy, co w tych pojemnikach się znajduje. Oczywiście, że są takie ekstremalne sytuacje, bym tak to nazwał, gdzie prezentowaliśmy również tutaj na prezentacji, gdzie były te zdjęcia i ta dokumentacja fotograficzna, która w sposób adekwatny i jednoznaczny pokazywała, że są jeszcze takie miejsca, są takie obudowy, prawda? Są tacy zarządcy, którzy w jakiś sposób jeszcze nie dopełnili tych wszystkich staranności przy segregacji. Dlatego też, szanowni państwo, nie możemy oczywiście tutaj zaprzestać jakby tych działań, ale jednocześnie trzeba też patrzeć, że gospodarka odpadami kosztuje nas, kosztuje miasto. W tej chwili ten deficyt pokrywa z budżetu. Jakiej wysokości, to jeszcze tutaj pan skarbnik powie. No, zresztą nie można gospodarki odpadami i deficyt, jaki jest przy tym, pokrywać z innych dochodów. To też państwo doskonale o tym wiecie, więc dlatego też no tutaj takie, a nie inne działania. Ja chciałbym, żebyście państwo również podeszli do tego tematu nie tylko na zasadzie ekonomia, bo ona też jest tutaj oczywiście bardzo ważna, ale na zasadzie, o czym pan burmistrz Hećman mówił, na zasadzie takiej też bardziej właśnie mentalnej, informacyjnej i wspierali nas w tych działaniach. Na pewno problem to nie tylko naszego miasta, problem jest to wielu samorządów, opłaty też wzrastały w niektórych samorządach i to w sposób nawet dość istotny. Natomiast no musicie państwo teraz twardo spojrzeć, jaka jest rzeczywistość też i u nas i dlatego też no zadbać o to, żeby ta, razem wspólnie z nami, żeby ta gospodarka była coraz lepsza. Dziękuję. Czy była kiedykolwiek kontrola, ponieważ nieruchomości niezamieszkane mają indywidualne umowy z wykonawcami tych usług? Czy była kiedykolwiek kontrola dokonana, że z nieruchomości niezamieszkanej odrębnie odwozi się do Olsztyna odpady, czy one przypadkiem nie wędrują do naszych tych może samochodów, które odbierają i jadą wspólnie i kosztem miasta te 6,5 tysiąca powstaje. Była kontrola? Powiem tak, były kontrole, sprawdzane były umowy, tym bardziej, ale chwileczkę, dajcie mi państwo powiedzieć. Tam firmy, tak, umowy, bo firma, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, każdy indywidualnie musi podpisać umowę z odbiorcą. I takie sygnały mieliśmy, to kontrolowała to również Straż Miejska. Na takiej zasadzie to było też. Natomiast, pani Krystyno, jeżeli coś takiego zrobiłby odbiorca, to kary są srogie dla odbiorcy, jeżeli nie wiezie, odstawia to w innym miejscu. On musi zawieźć, odebrać i zawieźć to oczywiście do Medyn na takiej zasadzie, że to później dalej ulega dalszemu przekształcaniu jakby w odzysk i recykling. To czy miasto jest w posiadaniu? Ile z nieruchomości niezamieszkanych odstawiły firmy nasze, które mają umowy do Medyn? Czy my jesteśmy w posiadaniu tego? Na tą chwilę nie dysponuję takimi danymi, ale jak trzeba będzie, to ja sięgnę i znajdę te dane. Także pani Krystyno, tak. To nie to, że czują się bezkarni osoby które działają, na przykład prowadzą działalność gospodarczą, że czują się bezkarne. Nie. Mamy sygnały również od mieszkańców, powiem pani. Sprawdźcie tu, bo zauważyliśmy na przykład odpad z takiego, a takiego sklepu, gdzie widoczne były pewne, prawda, naklejki, symbole i tak dalej. Więc tutaj pan komendant też, że tak powiem, zadziałał. Dlatego też no, staramy się iść troszeczkę tutaj wielotorowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaraz chwileczkę. Pan skarbnik jeszcze miał, tak? Chciał coś powiedzieć pan, odnośnie tego, czy możemy to dofinansowywać tam, jak się nie bilansuje, o jaką kwotę. Twoje sprawy. Szanowni państwo, więc jeżeli państwo śledzą, a na pewno śledzą wykonanie, sprawozdanie z wykonania budżetu, więc faktem jest, że co roku dofinansujemy ten cały system gdzieś w granicach ponad 500 tysięcy. Także no, tak to się odbywa realnie.
W tym roku będzie to zdecydowanie większa kwota, no z prostego względu, że no opłata marszałkowska wzrosła, czyli jakby z powodów też niezależnych do końca od nas. To tyle, dziękuję. A w ogóle jest propozycja zmian w prawie, że wprost będzie napisane, że będzie można dofinansowywać system gospodarki odpadami. Ale czy coś zrobiliśmy w tym kierunku, żeby nie doprowadzać do podwyżek? Czy mogliśmy coś zrobić? Powiem wprost, mogliśmy coś zrobić? Pani przewodnicząca, ja od strony organizacyjnej no, za to nie odpowiadam. Ciężko mi tutaj odnieść się do tego pytania. Ja bym bardzo prosił, przewodniczący udziela głosu. Tak? Bardzo proszę, pani radna. Ale jako skarbnik może pan powiedzieć, że nie ma przeszkód prawnych, do tego, żeby dofinansowywać, prawda? Powiem tak, na dzisiaj po prostu nie ma przepisu, który by to regulował, że można, a my to i tak robimy, bo to się nie spina po prostu. Natomiast niedługo będzie, no jest taka propozycja, żeby już oficjalnie było można, bo na dzisiaj to po prostu jest takie założenie, że ten system sam powinien się finansować. A wiadomo, że on się nie finansuje i pewnie nigdzie się nie finansuje, jak znam życie. Dobrze, pierwszy był radna Zarawicz, później pani radna Zawodzka. Szanowni państwo burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowna rado. Temat śmieci jest tematem żmudnym i długim. W tym czasie, co myśmy jako miasto i kraj podjęliśmy, żeby to opanować, trzeba troszeczkę czasu. Ale zadam najpierw jedno pytanie. Czy z przewoźnikiem przykładowo jest podpisane umowę za wywóz śmieci i czy zarabianie na śmieciach? Co mam na myśli? Mam na myśli taką rzecz, prosta rzecz, kartony. Przewoźnik, skoro ma umowę o wywożenie, to te kartony, które zbiera z terenu naszego miasta, powinien zawieźć na nasze wysypisko. Natomiast nasze wysypisko powinno to zbelować i odprowadzić, sprzedać. I tu będzie część kosztów, będziemy mogli jak gdyby zrekompensować. Następnie, problem tkwi gdzie indziej. Powinniśmy złożyć, według mnie, złożyć petycję do Ministerstwa Ochrony Środowiska. A mianowicie motywuję tym. Pamiętam czasy, kiedy zbierano, były takie punkty, gdzie przyjmowano butelki, słoiki, odpowiednio tam było wynagradzane i w tym czasie żadne słoiki, żadne nic się, jak to się nigdzie nie plątały, ponieważ dzieci sam sprzedawałem po to, żeby mieć na tą bułkę, na te inne, bo rodziców nie stać było tak rzucaniem pieniędzmi jak obecnie. Następnie, jaka jest rzecz? Rzecz jest odnośnie monitorowania co do Ministerstwa Środowiska. Żeby Ministerstwo Środowiska, jak to się mówi, wymusiło nas punktach sprzedaży, inaczej sklepów, marketach i tym podobnie, że przynoszę do marketu puszkę, przynoszę butelkę, plastik. Oni mi zwracają część pieniędzy, nie w formie, że dają pieniądze, tylko ujmują za ten towar, który kupuję. I automatycznie oni zbierają i tu jest segregacja pierwszego stopnia. Nie przyniosłeś, płacisz drożej, przyniosłeś, płacisz mniej. I zobaczcie państwo, ile na tym można zaoszczędzić tej segregacji. Przecież produkowanie plastików na gminne. Czy teraz wchodzi taką rzecz, żeby stwarzać zagrożenie środowiska? Firmy, które produkują woreczki, w telewizji się mówi, ale nikt tego nie wymusza. Dlatego też mówię, my jako Rada powinniśmy złożyć taką petycję, monitorować do Ministerstwa Ochrony Środowiska, aby oni wymusili na tych wszystkich sklepach producentów przyjmowania
jak to się mówi, towarów wtórnych, takich jak no, słoiki, nie słoiki, puszki, nie puszki i tym podobnie. I niestety tu będzie pewien krok, jak to się mówi, o szukania, jak to się mówi, tych śmieci, żeby one były, nie były rozpowszechniane i uważam, że wtedy my też na tym zyskamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja to odnoszę wrażenie, że my chcemy ukarać tych ludzi wszystkich, którzy segregują, za to, że część nie segreguje i to mi się bardzo nie podoba. Natomiast ja mam takie pytanie, czy miasto Bartoszyce może zawrzeć umowy z tymi wszystkimi niezamieszkałymi terenami? Czy jest taka możliwość? Czy jest to zabronione prawem, czy też nie? Z tego, co się orientuję, bo bodajże na początku września weszły znowelizowane przepisy, że to właściciel tej nieruchomości może zadeklarować lub nie. I to od jego woli zależy, a nie od naszej. Dziękuję. No bo dla nas byłoby ogromnym, myślę, że plusem, gdybyśmy mieli właśnie podpisane umowy z wszystkimi, którzy na terenie miasta Bartoszyce działają. I z niezamieszkałymi, i z zamieszkałymi. Wtedy mielibyśmy jasny obraz przepływu wszystkich śmieci, które po prostu są odbierane. Także ja nie wiem, czy nie można by było w jakiś sposób deklaracjami zachęcić tych wszystkich, którzy są w niezamieszkanych, żeby wszyscy podpisali z miastem Bartoszyce. Bo wtedy raz, że jako mieszkańcy mielibyśmy być może te odpady, które by były, o wiele bardziej by się zmniejszyły, bo gdyby się rozłożyło też na wszystkich. Także myślę, że warto by było w tym kierunku pójść, a nie podwyższać w tej chwili dla mieszkańców za odpady. Dziękuję. Pan radny Puszko, bardzo krótko już proszę. Krótko, w zasadzie tutaj przychylam się w pełni do propozycji swoich przedmówców. Jeszcze taka mała sugestia. Ogrodzenie wszystkich śmietników, które są właśnie przy blokach, bo to chyba też jest ogromny problem, tak? Bo są osoby, które grzebią w tych śmieciach, mieszają to wszystko. Są też tacy, którzy podrzucają śmieci, tak? Do tych wysypisk. Do tych śmietników, także tutaj właśnie zwłaszcza do spółdzielni, tak, do zarządców tych nieruchomości trzeba by było po prostu zwrócić uwagę, żeby te śmietniki były tylko dostępne dla samych mieszkańców. I to by naprawdę w znacznym stopniu rozwiązało obecny problem. Dziękuję. Jeszcze pan radny Azarewicz, proszę, już będziemy kończyć. Szanowna Rado, chcę postawić w tym momencie wniosek formalny w formie takiej, że to, co przed niedawno mówiłem o tej petycji, że my jako Rada po prostu wysyłamy petycję do ministerstwa właśnie w tym temacie opisując to, co ja przedstawiłem. I zobaczymy, jaki będzie odzew Ministerstwa Ochrony Środowiska. I wtedy będziemy też mieli jakiś po prostu początek tego, że coś chcemy w tym temacie zrobić. Także proszę to traktować jako wniosek formalny i poddać pod głosowanie. No, nie mogę tego wniosku potraktować jako wniosek formalny. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Chciałam tylko jeszcze uwagę zapytać tylko co do uchwały. Czy świadomie pominęliśmy taki punkt, który umożliwia zastosowanie bonifikaty dla osób, które posiadają miejsca na biodegradowalne odpady. Świadomie, bo przepis zezwala, ale nie przewidujemy tego w uchwale. Znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ta uchwała była przygotowywana no może trochę w innej wersji jeszcze przed wejściem przepisów znowelizowanych, a teraz po wejściu ustawy i tej nowelizacji mamy 12 miesięcy na zmianę uchwał i myślę, że będzie można wtedy ewentualnie wziąć to pod uwagę, bo tych uchwał będzie więcej do zmiany. Dobrze, rozumiem, że zakończyliśmy dyskusję nad projektem. Jeszcze bardzo proszę, panie radny. Ja rozumiem, że żadna podwyżka nie jest przyjemna. I opłata z 14 zł na 18 zł no jest dosyć duża. Tym bardziej, że tak szczerze powiedziawszy, jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nie otrzymał podwyżek. Ale zagłosuję za podwyżką.
dlatego że od szeregu lat dotujemy do nieczystości wywożonych i to w różnej formie, czy to wywozu, czy składowania, czy teraz różnych opłat marszałkowskich. I możemy mieć jeszcze wyższe opłaty, jeżeli nie w tej chwili my nie podejmiemy takiej decyzji. Dziękuję. Dziękuję. No proszę króciutko. Tutaj chciałbym się zwrócić do zastępcy burmistrza, pana Krzysztofa Heczmana, bo z racji tego, że pan przewodniczący mówi, że nie może poddać to jako wniosku formalnego, to może pan burmistrz, że podległy akurat ten dział jest panu, wystąpi w imieniu miasta z pismem do Ministerstwa Ochrony i Środowiska o tej mojej propozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. W jednym zdaniu, dosłownie, czy w kilku. Ja bardzo chętnie przygotuję taką petycję, czy takie wystąpienie. Mam nadzieję, że nie tylko ja je podpiszę, tą petycję, że i państwo ją podpiszą, ci, którzy będą zainteresowani, ponieważ nie powiedziałem o tym swojej tej wypowiedzi wprowadzającej. W zupełności podzielam opinię radnego Tadeusza Zarewicza. Jest kapitalną rzeczą dzisiaj wprowadzenie systemu takiego, jak obowiązuje w innych państwach, w których jest kaucyjność opakowań, w których są opłaty, w których są zachęty tak, aby ten system był coraz bardziej systemem i segregacji, i recyklingu. Dlatego też taką deklarację składam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że zakończyliśmy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 12/16 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. Za 11, przeciw 4, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Trudno. Jesteśmy w punkcie 6 EU porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Jest to projekt 13/16. Otrzymali państwo to wszyscy radni. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Projekt uchwały dotyczy zmiany studium terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy Pieniężnego w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa produkcyjnego Infinity Group spółka ZOW w Bartoszycach. W obowiązującym studium teren posiada oznaczenie P, dla którego przeznaczenie zostało określone jako tereny przemysłowo-składowo adoptowane. Teren objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce z czerwca 2007 roku, w którym posiada oznaczenie PS3 z napisem realizacyjnym strefa produkcyjno-usługowa i magazynowo-składowa. Nie wiem, czy dla pana Waldemara Kamińskiego udało się przygotować prezentację, ale dla nas na posiedzeniu komisji każdy z nas dostał taką mapkę, więc ja ją, nie wiem, większość chyba posiada. Użytkownik wieczystej nieruchomości złożył wniosek do burmistrza miasta i do Rady Miasta Bartoszyce o zmianę obowiązującego studium w zakresie zmiany funkcji terenu na mieszkalną z usługami, która umożliwi budowę osiedla mieszkalnego z usługami. Po zmianie studium inwestycję mieszkaniową już będzie można realizować na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Głosując program dzisiejszej sesji, zwróciliśmy się, komisja w związku z tym, że miała zbyt wiele pytań i wątpliwości co do tej uchwały, wnosiła o oddalenie z porządku obrad proponowanego projektu uchwały. W związku z tym
że nie udało się tej uchwały oddalić, a wątpliwości komisji ciągle są i są one związane z wprowadzeniem mieszkańców do strefy produkcyjnej i ograniczeniem tej straty, musimy pomyśleć o konsekwencjach tego, jaką my dzisiaj decyzję podejmujemy. Wydaje mi się, że nad tym problemem powinniśmy pochylić się jeszcze raz może przedyskutować, spotkać się z przedsiębiorcą, ponieważ podjęta przez nas dzisiaj uchwała spowoduje, no, pytania, jakie tutaj nasuwają się, ponieważ to jest naprawdę dużo, ponieważ na obecnych tych działkach znajdują się dwie firmy popularne nazywane Mydełkami oraz firma Infinity Group, która zatrudnia, jak wiadomo, całkiem sporą liczbę pracowników. Firma co prawda może i deklaruje wybudowanie hali w innym miejscu, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić, w jakim miejscu powstanie ta hala, kiedy ona powstanie, czy może już powstała i mieszkańcy, i czy w ogóle powstanie, i czy te osoby rzeczywiście nie stracą pracy i konsekwencją tego nie będzie też to, że wiele rodzin nie będzie miało dochodów. No nie wiemy, co stanie się z osobami zatrudnionymi w tych miejscach. Na dzień dzisiejszy to też jest jedno z pytań, które nasunęło się podczas obrad komisji. Nie wiemy też, jak długo potrwałaby budowa takiej hali. Nawet nie wiemy tego, czy obecna osoba, która zawnioskowała, rzeczywiście wybuduje, jak szybko wybuduje te mieszkania. No naprawdę wątpliwości jest tak dużo, że ja przy tym projekcie uchwały będę głosowała przeciw. Poddaję to pod obrady i pod dyskusję Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosi o głos. Proszę Państwa, ponieważ jest to projekt pana burmistrza i taka była argumentacja, ja może przedstawię dwie płaszczyzny tej sprawy, ale nie tylko tej sprawy, każdej sprawy dotyczącej inwestycji w samorządzie, w mieście, w Bartoszycach czy w innym mieście. Pierwsza płaszczyzna jest płaszczyzną, powiem tak szczerze, bardzo uniwersalną, konstytucyjną. To znaczy zawsze dla mnie, jako też samorządowca, było jasne, że zapis artykułu 22 Konstytucji o wolności gospodarczej to jest zapisem, który umożliwia dla właścicieli, dla przedsiębiorców, dla inwestorów dokonywania stosownych decyzji, ocen, możliwości swego funkcjonowania. To oni decydują o swoim kapitale. To oni decydują o możliwościach właśnie inwestowania i tworzenia potencjalnych miejsc pracy. Ich można albo zachęcić, a można ich zniechęcić. A więc stojąc na gruncie tego zapisu artykułu 22 Konstytucji, wyrażam taką opinię jako i prawnik, że to powinna być domena oczywiście współpracy solidarnej, solidarnego myślenia o przyszłości każdej własności, ale także musi być w domenie tego, kto chce inwestować, tego, kto dzisiaj tworzy te miejsca pracy, czy chce w inny sposób inwestować na rynku nieruchomości w danym mieście. Druga płaszczyzna to jest taka, że proszę Państwa, co ta decyzja, zastanawiałem się przed sesją, oznacza? Ona oznacza początek drogi. Ona o niczym nie przesądza. Bo co to jest studium? Studium jest to oto, można powiedzieć, dyskusja wszystkich, na czele ze specjalistami, urbanistów, sąsiadów, tego inwestora, przede wszystkim radnych, ekspertów, co na danym terenie jest możliwe, nie tylko pożądane. Co można zrealizować? Jeżeli ten teren jest trudny, zabytkowy, przemysłowy, no to być może to studium doprowadzi do takiego wniosku, że tam w takim tylko, a nie w innym zakresie można dokonywać zmian w dzisiejszej strukturze inwestycyjnej, w dzisiejszej strukturze sposobu zagospodarowania tych nieruchomości. Tym bardziej, że na terenie miasta Bartoszyc jest oto wprowadzona zasada, że podmioty, które wnoszą o zmianę studium, opłacają tą zmianę.
Czyli one ponoszą ryzyko. One ponoszą ryzyko, nie miasto. One ponoszą ryzyko tego, że chcą dokonywać tej zmiany, jak pani przewodnicząca powiedziała, w tak trudnej i wątpliwej i wymagającej wielu ustaleń i pytań przestrzeni. A więc reasumując, ryzyko po stronie inwestora, wnioskodawcy, właściciela, który chciałby w taki czy w inny sposób zagospodarować tą swoją w przyszłości nieruchomość, wydaje się, nie obciąża w żaden sposób rady, która tylko umożliwia tą drogę, umożliwia dyskusję, otwiera w tym zakresie dialog. I trzecia, ostatnia uwaga dotycząca tego, co powiedziała pani radna Pisarska. No, my nie możemy zadekretować, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Miałem kilka takich przykładów w swoim życiu zawodowym, że ktoś zainwestuje, że ktoś skaże, że ktoś będzie chciał. To jest, powtarzam jeszcze raz, jego suwerenna wola. Mądre miasta, mądre samorządy, roztropni ludzie stwarzają możliwości dla wszystkich. Możliwości optymalne, ale o tych możliwościach w sposób przejrzysty, transparentny dyskutują, rozważają i nie przesądzają niczego. Natomiast też nie przesądzają zamknięcia drogi. Dzisiaj dla firmy X, jutro dla firmy być może Y, która się zgłosi do Bartoszyc. Bartoszyce, Kętrzyn, Warmia, Mazury potrzebuje inwestycji mądrych. Tak jak potrzebuje mieszkań, to widać po rynku i po cenach wysokich w wielu miastach już wydawałoby się takiej, a nie innej wielkości. Jeżeli tak jest, to zawsze będę rzecznikiem otwartości w tym zakresie, dialogu, dyskusji, a wtedy podjęcia decyzji. Powtarzam jeszcze raz, decyzję ostateczną podejmie po eksperckich ustaleniach, po prawie roku czasu pracy, bo takie są najkrótsze terminy, jeśli chodzi o wykonywanie tego rodzaju ekspertyz, uzgodnień, radni Rady Miasta. To oni będą decydowali o tym, jak ten wniosek zostanie ostatecznie rozpatrzony. Dziękuję. Dziękuję. Była pierwsza radna pani Pisarska, proszę. Szanowny panie wiceburmistrzu, powiedział pan, że to, że teraz podejmiemy taką uchwałę, nie przesądza o niczym. Nie zgodzę się tutaj z panem, ponieważ konsekwencją naszej decyzji może być nie tylko, jak widzicie państwo na tej mapce, nie tylko zmiana funkcji użytkowania obecnych hal produkcyjnych przy ulicy Pieniężnego, ale podjęta przez nas uchwała może być początkiem zmiany funkcji całego terenu wokół, który w takiej postaci funkcjonuje od wielu lat. Dlaczego? Ponieważ, jak domniemam, hale zostaną zburzone, a w to miejsce powstaną bloki. I tu powstają kolejne pytania. Czy mieszkańcom tych bloków nie będzie przeszkadzało sąsiedztwo firm, które w dalszej części znajdują się na tym terenie? Jest tam firma transportowa, skup złomu, plac manewrowy, byliśmy niedawno, wczoraj, sąsiedztwo Stalmotu, zakładów drzewnych, pobliska oczyszczalnia ścieku, a tutaj jak widzicie na środku jest jeszcze jeden zakład przemysłowy, tapicernia, która nie wnosi o zmianę tego studium. I czy tu też nasuwają się kolejne pytania, czy w niedalekiej przyszłości nie będzie tak? Ja, panie burmistrzu, panu nie przeszkadzałam. Czy w niedalekiej przyszłości nie będzie tak, że mieszkańcy, którzy tam zamieszkują, będą pisać petycje o zlikwidowanie w okolicy, w których mieszkają, działalności uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia? Podobny przykład można znaleźć w gminie Bartoszyce, gdzie zamknięto strzelnicę w Dąbrowie. Dokładnie, najdłuższą w Polsce. Albo popularne ostatnio w sezonie rolniczym skargi mieszkańców, kolokwialnie mówiąc osadników z miasta, takich sobie nazwałam, na rolników uprawiających ziemię w pobliżu ich domów. I ostatnie pytanie, jakie pojawiło się wśród członków komisji. Jeśli właściciel, to nie było moje pytanie, to było pytanie pani Krystyny Duda. Jeśli właściciel tych działek chce zainwestować w budowę mieszkań, to czy nie może tego zrobić na nowo uzbrojonym terenie osiedla 650-lecia? Dlatego, tak jak uważam, na dzień dzisiejszy jest zbyt dużo niejasności, zbyt dużo niepewności i ja, tak jak powiedziałam wcześniej, będę przeciwko projektowi tej uchwały, a państwo zdecydujecie,
sami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Puszko. W zasadzie taka propozycja, czyli mamy uzbrojone osiedle 650-lecie, ale można by było pozyskać też nowe tereny, prawda? Powiększyć obszar miasta, na przykład pozyskać tutaj tereny za Jarkowem, tak, które w 2014 roku miasto pozyskało od gminy. I tam również właśnie przeznaczyć te tereny na budownictwo mieszkaniowe, a pozostawić tą przemysłówkę. Dobrze, tak, żeby później nie było zgrzytów. Dziękuję. Pan sekretarz prosił o głos. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja bym chciał usłyszeć, jaka jest opinia komisji, bo pani Pisarski znam, że będzie przeciw, ale opinia... Jaka jest opinia komisji do tej... Oczywiście. Ale opinia komisji do tej uchwały. Komisja, tak jak przeczytałam wcześniej, nie wypracowała żadnej opinii, dlatego wnioskowała o zdjęcie tego z porządku obrad. Ale większość z radnych, 3 osoby były za zdjęciem tego z porządku obrad i 2 osoby wstrzymały się od głosu. Dlatego ja też moduję pytanie takie odnośnie studium, to co pan burmistrz powiedział wcześniej. Dlaczego jako właściciel terenu mam parę hektarów pod swoim zarządem, naprawdę rada nie będzie miała nic do powiedzenia, czy ja ten zakład zlikwiduję, rozbuduję, czy go zrównam z ziemią, i rada miasta żadnego wpływu na to mieć nie będzie. Czy wywalę na bruk 200-300 osób, też na to rada miasta żadnego wpływu nie będzie. Ale jeżeli ja proszę o coś, żeby mam plan, coś na realizację, na utrzymanie swojego zakładu pracy w nowej lokalizacji, w nowej technologii, w lepszych warunkach, bo te warunki, które tam były, jeżeli ktoś z państwa był w Infinity i patrzył, jak się mydełka produkuje, naprawdę współczuję pracownikom, tam pracującym. Panie, które robią piętro wyżej, szwalnia, dziewiarnia i takie inne rzeczy, prasowalnia, też im współczuję, bo te budynki można by było, delikatnie mówiąc, one są poddawane modernizacji przez aktualnego właściciela, który tam prowadzi działalność gospodarczą. Chodzi o przepisy BHP i inne rzeczy, ale im bliżej rozwoju, a firma się rozwija, ma coraz więcej zamówień, będzie potrzebowała nowej, współczesnej hali z warunkami BHP, wentylacją, zasilaniem innym i innymi sprawami. Także czy my wyrazimy zgodę na uruchomienie procedury studium, czy ja mówię o mieście jako całkowicie, ja nie mówię o sobie. Niech pan nie, po prostu nie łapie za słówka. Skrót myślowy, my jako miasto. Nie jesteś radny, pani Duda tobie przypomniała. Przepraszam, pani Krystyno, nie jestem radnym. Udało się pani Krystynie mnie wybić z wątku. Ja jako przedsiębiorca wtedy bym po prostu, patrząc, że jest negatywny stosunek do mnie, nie mam plany, nie mogę ich zrealizować, podziękuję. Akurat ten przedsiębiorca ma możliwość, perspektywę wyprowadzenia się do Kęczyna. Wynajmie autobus, będzie woził do ludzi do Kęczyna albo zatrudni osoby z okoli Kęczyna. To są rozmowy, których byliśmy uczestniczyliśmy o perspektywę rozwoju tej firmy. Ale ja wiem, że państwo nie mają bladego pojęcia, o czym ja mówię. Państwo nigdy w życiu nie prowadzili działalności gospodarczej, także nie wiecie, o czym w ogóle mówicie. Także ja swoje powiedziałem, co miałem powiedzieć o możliwości rozwoju tej firmy i... Dobrze, dziękuję pani Krystyno. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Szanowni państwo, my nie dyskutujemy tutaj, z całym szacunkiem dla pana sekretarza, ale my nie dyskutujemy tutaj o tym, że pan będzie, pan właściciel Infinity Group będzie zmieniał warunki pracy pracownikom, tylko my dyskutujemy o tym, że w to miejsce mamy dać zgodę na wybudowanie bloków. I cała inna po prostu jest, cała ta inna argumentacja, wybaczcie, ale na dzień dzisiejszy, być może do was trafia, ale dlatego właśnie chcieliśmy, żeby tą uchwałę oddalić, żebyśmy
tutaj o tym nie dyskutowali, tylko po prostu przemyśleli to, dowiedzieli się więcej szczegółów i nie działali pod presją, bo takie argumentowanie jest po prostu koniecznością działania pod presją, a to jest jednak decyzja wiążąca na długie lata i niosąca za sobą konsekwencje. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Ksenia Duda. Pana burmistrza Hećmana, mówię, mam dosyć duży, donośny głos i tak mnie usłyszycie, że w granicach prawa wszystko, że właściciel ma prawo robić co zechce, ale wszystko też w granicach prawa. Nad studium warunków zagospodarowania przestrzennego pracował zespół ludzi. Pracowali urbaniści, architekci. Chcę powiedzieć, że od lat wnioskuję, aby w Urzędzie Miasta był zatrudniony architekt, względnie urbanista i architekt. Nie ma takiej osoby. Gdyby taka osoba znajdowała się w Urzędzie Miasta, ten projekt uchwały by chyba nie ujrzał światła dziennego, bo dobry urbanista wybiłby z głowy pomysłom burmistrza, żeby taki projekt dawać. Urbaniści pracowali nad tym, myśmy pracowali wszyscy jeszcze jako radni nad studium przez wiele miesięcy. I po to, żeśmy tutaj ustalili dzielnicę przemysłową, bo otoczenie jest przemysłowe od lat. I nagle pojawił się chętny, który chce budować budynki mieszkalne, a wy zagłosujecie za uchwałą, to działacie przeciwko miastu. Myśmy wydali miliony złotych na uzbrojenie osiedla, gdzie leżą działki przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe. I wy przed chwilą dyskutowaliście, jak tu podnieść ceny za odpady, a tutaj lekką ręką, no nie chce pan Krakowiński, buduje domy, może posprzedaje mieszkania. O czym wy myślicie? Tu powinien urbanista się wypowiedzieć, przyjechać, a nie sobie sekretarz lobbuje na rzecz pana Krakowińskiego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Na takie diktum musi być ad vocem. Szanowna pani, to właśnie studium, jeszcze raz pani przypomnę, bo wydaje się, że mieć pani ma duże kompetencje. Jak znam przeszłość pani pracy, to miała pani określony wpływ na to Bartoszyce. To właśnie studium pozwoli, jeśli pani jest zorientowana w materii sprawy, na dyskusję nie tylko jednego urbanisty, ale więc zespołu specjalistów w każdej sprawie, która będzie dotyczyła zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy w zakresie... A teraz będę też trochę niegrzeczny. Ja panią nie przeszkadzałem. Powiem tutaj a propos relacji wobec mojej osoby. Ale ja panią w ogóle nie przeszkadzam. Jeśli tak, to proszę mi przerwać i powiedzieć, że nie mogę brać udziału w tej sesji. Ja to zrozumiem wtedy. A jeśli nie, to proszę mi kulturalnie pozwolić dokończyć. Tylko tyle. I jeśli tak jest w granicach prawa, to właśnie chodzi, jeszcze raz powiem to dobitnie, tu przy wszystkich i przy tych kamerach. Chodzi o to, żebyśmy w Polsce nauczyli się wzajemnie szanować, mieć poczucie tej prawdziwej wolności, którą każdy ma prawo mieć co do swojego wniosku. No jako prawnika nie pani o prawie nie musi uczyć. Nie wiem, czy pani ma wykształcenie prawnicze, ale nie wnikam to w tej chwili. Więc w granicach prawa... Ale głowy nie wymienimy. Panie przewodniczący, ja w zasadzie nie zwykłem w takim atmosferze pracować i dyskutować, no ale widocznie muszę się przyzwyczaić do nowych warunków. Takie mam zadanie. Proszę kontynuować. Proszę pozwolić się panu burmistrzowi wypowiedzieć. Może mnie obrażać. Proszę próbować dalej. Jestem odporny, jestem politykiem od wielu, wielu lat lokalnym. I może pani próbować jeszcze to wielokrotnie uczynić. Ale wracam do tego wątku. I tu jest dzisiaj dyskusja też o pewnych wolnościach, bo różne są wnioski, jeszcze różne wnioski będą wpływały na formę Rady Miasta. I rzecz kapitalna, która jest tutaj, jest mowa o tym, pan Puszko powiedział i słusznie, że są tereny. No trzeba zainteresować, ale jak? Jak pan myśli? Jak zainteresować? Dlaczego do dzisiejszego dnia nikt się nie zgłosił?
Dlaczego dzisiaj jedyne mieszkania, które obserwuję, są w Bartoszycach budowane, to są niedaleko tej strefy? Pan odpowie, jeśli ja pozwolę sobie dokończyć, dobrze? Rozumiem pana energię i podziwiam ją na tej sesji, nie tylko. Więc dlaczego tak jest? To trzeba zadać sobie pytanie, bo wracamy znowu do kardynalnej kwestii. To właściciel, to ten, który kupi grunt, to ten, który właściwie oceni swoje ryzyko inwestycyjne, podejmuje decyzję. I tak było, tak jest i tak będzie. I tego nie uda się zadekretować, chyba że się wróci do okresu sprzed 1989 roku. A tak, to wtedy były takie miejskie rady narodowe, wojewódzkie rady narodowe, wojewodowie, naczelnicy, sekretarze partii, którzy określali, gdzie można budować stadion, to i słusznie może, ale też gdzie można budować domy, gdzie zakłady, jak one mają wyglądać, co mają produkować, jakie są, jaka jest produkcja i jej konsekwencje. Dlatego też ja już więcej w tej sprawie, panie przewodniczący, ale zostałem wywołany, głosu zajmować nie będę. Moja opinia w tej materii, która być może może państwu posłużyć przy tej decyzji, jest prosta i otwarta. Ta decyzja opłacana przez jednego i drugiego inwestora, bo ta uchwała mówi o łącznym potraktowaniu obu podmiotów, które złożyły takie wnioski, jest początkiem drogi do tej dyskusji, o której mówiła pani przewodnicząca, w której wszystko można ustalić, a niczego nie przesądzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa? Pan radny Puszko, pan radny Azarowicz. Zostałem wywołany do tablicy przez pana wiceburmistrza, dlatego chciałbym się po prostu do pana wypowiedzi odnieść. Dlaczego nie ma zainteresowania? Być może działki są za drogie. Być może nie było żadnych przetargów. Także nie mnie to oceniać, bo ja akurat tymi sprawami właśnie się nie zajmuję. I jeszcze jedna kwestia. My nie jesteśmy za tym, żeby tutaj ograniczać w rozwoju tak, przedsiębiorców, no bo każdy przedsiębiorca to są miejsca pracy. Dokładnie wiemy, że potrzeby mieszkaniowe w Bartoszycach są ogromne. Ceny mieszkań są w granicach właśnie cen mieszkań, które są w Olsztynie. Tym bardziej, że no, brygada teraz będzie się rozrastała, będzie stworzonych nowych 300 tak, etatów, także budownictwo mieszkaniowe po prostu no, jest bardzo potrzebne w naszym mieście, ale nie na terenach przemysłowych. Bo później będzie ta sama sytuacja, którą właśnie tutaj przytoczyła pani radna Pisarska odnośnie strzelnicy na Dąbrowie. Tak? To była, wszyscy dokładnie pamiętamy tę strzelnicę. Ja bardzo często z młodzieżą uczestniczyłem właśnie w zawodach strzeleckich. Były organizowane zawody ogólnopolskie. Najdłuższa strzelnica w Polsce. I co się stało? Tak? Ktoś wydał zgodę na budowę domków jednorodzinnych i konsekwencją tego było zamknięcie tego ogromnego obiektu. I straciliśmy. Straciliśmy ogromną strzelnicę. I podobnie może być właśnie tutaj z tymi terenami przemysłowymi. Dlatego jeżeli są przygotowane tereny właśnie pod budowę budownictwa mieszkalnego, to właśnie na tych terenach powinny powstawać mieszkania i bloki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy już wyczerpaliśmy? Jeszcze pan Nazarowicz, proszę. Szanowna Rado, tutaj mamy taki problem, ale pani radna Pisarska wyraźnie powiedziała w taki sposób, że chcemy się spotkać z właścicielem tego zakładu, tego terenu. Zobaczymy, co on nam przedstawi. A mianowicie Intyniv, to jest zakład dziewiarski. Ten zakład jest przystosowany do po prostu produkcji dziewiarskiej. Natomiast mydełka podpolicie zwanej nie produkują tutaj mydełek, tylko po prostu jest jako pakowalnia. Przychodzi towar, pakują i wysyłka. I taka jest procedura. W mydełkach prawdopodobnie pracuje koło, tak jak mnie było słychać, w granicach 20 osób. Natomiast w Intyniv w granicach 50 osób. Pan Krakowiński dobrze może się mądrzyć, jak przejął majątek Moreny za psi grosz.
budynki, mieszkania, budynki, hale, maszyny, które ja mogę powiedzieć, ile kupione było na szwalnie maszyn. 450 maszyn było kupione na całą halę. Szanowni Państwo, po 458 dolary na tamten czas. 8 maszyn Orizio, 2 sprężarki typu stoczniowe. I to wszystko poszło za psi grosz, bo to tak, jak to się w tym czasie ten pęd. Przyjeżdżał 2 razy, jak byłem w Radzie Pracowniczej, żeby nas stłumić. Nie, żeśmy się nie wyrazili zgodę. Skoro żeśmy pojechali do wojewody, nie powiem już jakiego, przedwojskiego, niech wiedzą Państwo. Niestety powiedział, zakład, którym był strajk, będą zlikwidowane do fundamentów. Myśmy chcieli założyć spółkę pracowniczą. Nie pozwolono. Szanowni Państwo, sami sobie odpowiedzcie, ten człowiek czym pachnie. Druga rzecz, on miał już mały zakład w garażach w Olsztynie. Ja byłem tam, bo montowałem mu maszyny, które Morena odsprzedała. I nic im specjalnego. Cwaniactwo musi się kiedyś skończyć. Tyle, dziękuję. Ojej, no dobrze, jeszcze pan sekretarz, proszę. Szanowni Państwo, tu porównujemy budowę czy zmiany studium, czy pracowanie studium, mówimy też, się powołujemy na Strzelnicę w gminie wiejskiej. Chodzi o to, że gmina wiejska wyraziła zgodę i został tam zmieniony plan na domki, a właścicielem Strzelnicy była gmina wiejska, także gmina wiejska sobie sama zamknęła Strzelnicę. I nie jest przykład, to jest zły przykład, bo gdyby była Strzelnica była na terenie prywatnym, tak jak Państwo mówią o zakładach pracy, które tam są na terenach prywatnych, to by była inna bajeczka. To by się tak szybko nie zamknęło Strzelnicy na terenie prywatnym. Na terenie prywatnym ja organizuję sobie, mam pozwolenia i robię co w granicach prawa mogę. Dziękuję bardzo. Dobrze, już skupmy się na tym temacie. Bardzo bym prosił o Strzelnicę, bo bardzo, bardzo odbiegliśmy porównywać tam do Strzelnic w innych gminach. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że zakończyliśmy ten temat. Wyrazimy swoją wolę w głosowaniu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały oznaczony numerem 13/16 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się, proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. Za 4 osoby, przeciw 7, 6 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała nie została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 6e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Jest to projekt oznaczony numerem 14/16. Proszę panią Wepisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarskiej w tej sprawie. Z wnioskiem o nabycie działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym kwieciarni położonej przy ulicy Rynkowej w Bartoszycach wystąpiła osoba, która jest obecnie dzierżawcą powyższej działki na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat. Dzierżawca otrzymał grunt w dzierżawę na okres określony, począwszy od dnia 18 października 1985 roku, a następnie zabudował budynkiem kwiaciarni na podstawie pozwolenia na budowę. Zgodnie z artykułem 37 ustawy 3 punkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miasta może podjąć uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat. Rada Miasta przepraszam, uchwałą z dnia 20 września 2018 roku wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu terenu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym przy ulicy Rynkowej o powierzchni około 130 m2. Po podjęciu wyżej wymienionej uchwały przystąpiono do wykonywania podziału geodezyjnego terenu w celu wydzielenia działki do zbycia.
ponieważ działka leży na terenie układu urbanistycznego Starego Miasta Bartoszyce oraz na warstwie kulturowych miasta Bartoszyce wpisanych do rejestru zabytków, podział wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konserwator zabytków odmówił wydania pozwolenia na podział nieruchomości gruntowej w zakresie wydzielenia działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, uzasadniając, że na przedmiotowym terenie ochronie konserwatorskiej podlega historyczny podział parcelacyjny bloków zabudowy, historyczny sposób zabudowy posesji oraz historyczny układ uliców i placów. W związku z powyższym przygotowany został projekt podziału nieruchomości nawiązujący do historycznej parceli miejskiej i uwzględniający historyczne linie podziału. Burmistrz miasta Bartoszyce ponownie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na podział i w tym przypadku wojewódzki konserwator zabytków wydał pozwolenie na podział nieruchomości. W wyniku podziału powstała działka numer 104/9 o powierzchni 185 m2 zabudowana budynkiem handlowo-usługowym przy ulicy Rynkowej. Ponieważ Rada Miasta Bartoszyce w uchwale 20 września odstąpiła od zbycia w drodze przetargu terenu o powierzchni 130 m2, a wydzielony teren jest większy, posiada powierzchnię 185 metrów oraz inny przebieg granic, przedstawiono Radzie ponownie projekt uchwały w powyższej sprawie. I tu również komisja nie była zgodna co do jednomyślnego, pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wątpliwości komisji wzbudził teren wyznaczony na planie, który swym zasięgiem obejmował również część drogi dojazdowej do parkingu przy budynku mieszkalnym przy Placu Konstytucji 3 Maja. Jednak podczas wizji lokalnej każdy zainteresowany radny, w zasadzie wszyscy radni z komisji, byli, aby zobrazować sobie teren, byli na tym terenie i zobrazowali sobie teren, co do którego podejmowana jest decyzja. I po dodatkowych wyjaśnieniach udzielonych przez pracowników Urzędu Miasta większość radnych była za, przeciw była jedna osoba, w związku z czym projekt uchwały numer 14/16 komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. No i tutaj mam znowu inne zdanie niż członkowie komisji, ponieważ obejrzałam ten teren i okazuje się, że wjazd do budynku położonego przy Placu Konstytucji 32 chyba i 33, o ile dobrze jeszcze pamiętam te numery, nie będzie miał wjazdu, bo teren, który pozostanie od działki, jest węższy od chodnika. I to jeszcze tutaj mówiliśmy o służebnościach, ale jak sięgnęłam do przepisów o służebnościach, to służebność może być ustanowiona w księdze wieczystej dla konkretnej nieruchomości. Z planu zagospodarowania Placu Konstytucji, komisja o tym nie wie, ja dopiero przed chwilą się jeszcze o tym dowiedziałam. Z planu zagospodarowania wynika, że nie będzie wjazdu z ulicy Rynkowej na Plac Konstytucji. Czyli zablokujemy wszystkim możliwość komunikacji do tego terenu. Ustanowić nie możemy służebności dla nie wiadomo kogo. Bo możemy tylko dla nieruchomości przyległej, natomiast dla osób wszystkich, które by korzystały z tego przejazdu, nie ustanowimy służebności, bo one nie mają ksiąg wieczystych, bo przejeżdżający kierowca nie ma księgi. Wiem, że również będzie lobbował na ten temat pan sekretarz, bo już się przygotowuje, ale chciałam powiedzieć, że można tej osobie dać umowę wieloletnią nawet do 30 lat. I wtedy Rada Miasta ma takie uprawnienie, ale nie będzie ustanawiać służebności żadnych i dalej ten ruch kołowy będzie się toczył. Ja będę głosowała przeciwko. Proszę może dziękuję panią burmistrz, żeby wyjaśniła mi bliżej, może radnym, odnośnie tych służebności od planu zagospodarowania Starego Miasta, bo od tego nikt nie wziął pod uwagę. No bardzo proszę, panie burmistrzu, jeśli może. Szanowni państwo, rzeczywiście tutaj no, muszę się zgodzić z panią Krystyną, że ta służebność może być ustanowiona tylko na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych i tym właścicielom możemy jakby zapewnić dostęp i przejazd przez tą drogę, która na dzień dzisiejszy jest ogólnodostępna. Proszę bardzo, pan sekretarz. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowne panie,
Nie rozumiem, o czym wy do mnie mówicie. Jestem idiotą? Nie wiem, nie rozumiem. Nieruchomość przyległa to są tereny gminy miejskiej Bartoszyce. To są tereny należące do gminy miejskiej Bartoszyce. Z tego terenu została wydzielona działka. O czym wy do mnie mówicie? Czy kto jest właścicielem tego terenu? Sąsiedzi, budynki obok, może planu zagospodarowania, może planu urbanistycznego nie znam i podziału działek, gdzie są wydzielone tereny inne. Mam tu przed sobą mapę z tym terenem. Nie chcę tu. A mam naniesioną z terenem aktualnie zabudowanym, z mapy, która była z okresu międzywojennego. Tutaj jest to zrobione przez Wydział Gospodarki i Planowania Przestrzennego. I ten teren jest, my jesteśmy jako gmina miejska właścicielem i są sprzedane, tak jak to było w poprzednich latach, budynki są sprzedane po obrysie. Bez schodów, bez dostępu do zaplecza, bez niczego. Gmina miejska Bartoszyce może te wejścia zamurować, schody rozebrać. Niech się właściciel martwi. Taka była kiedyś moda na sprzedaż budynku po obrysie. I tak plac Konstytucji 3 Maja, jest teraz ten sam problem przy rewitalizacji. Mieszkańcy, właściciele sklepów muszą, nie wiem, się pogłowić, nie wiem, sobie drabinki będą zostawiali i zdejmowali, żeby wejść do swojego sklepu, bo nieuregulowane zostały nieruchomości i własności do służebności i inne rzeczy do sklepów, które tam funkcjonują i zakładów, piekarni, gdzieś była i księgarnia jest, są zakłady usługowe, schody są na terenie miasta. Także ja nie bardzo rozumiem, o czym państwo do mnie mówią. Jesteśmy właścicielami terenu dookólnego. Jest program rewitalizacji na ten teren, drugi i trzeci etap. Także proszę nie wprowadzać zamieszania tutaj i nie mieszać radnym w głowach. Proszę sobie wziąć w SIP Bartoszyce, wejść na stronę internetową i popatrzeć, kto jest właścicielem tego terenu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał? Proszę bardzo, pani Krystyna. Właśnie, no zupełnie nie rozumiem, o czym pan mówi, bo właścicielem terenu, ale musi pan zapewnić do nieruchomości dojazd i o tym też pan nie wie. A oprócz tego, że można doregulować grunty, jest taki artykuł w ustawie o gospodarce nieruchomościami 209a, który mówi, że właściciel nieruchomości może żądać dokupu i działa on również w drugą stronę, że może go pan przymusić, żeby dokupił, jeśli te schody są na gruncie gminnym. Także niech pan nie udaje tu filozofii, bo nie ma pan pojęcia. Dobrze. Proszę państwa. Szanowna pani, ta uchwała by się nie pojawiła tutaj drugi raz. Wniosek osoby, która chce to uregulować, ze względu na to, że firma jest przejmowana przez najbliższą rodzinę i chce wreszcie to po tylu latach uregulować. Ma. Dla pani może nie ma, dla innych ma. Oni po prostu chcą, może jak będą zamykali oczy, mieć wszystko w porządku. Dokumenty, żeby nie było później właśnie takich sesji i dyskusji bez sensu, tak jak teraz w tej chwili prowadzimy. Ta osoba dostała już zgodę. Odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Już ma zgodę Rady Miasta. Ja pani znowu nie przeszkadzam. Naprawdę, by pani co? Nie zniżę się do pani poziomu. Nie zniżę się po prostu i będę dalej kontynuował. Ma zgodę Rady Miasta. W momencie, kiedy państwo tej zgody tutaj nie przyjmą, będzie obowiązywała dalej uchwała na sprzedaż bezprzetargową 130 metrów. Ale będzie. I ta osoba, mówimy o tym samym wniosku, ta osoba, gdyby nie konserwator zabytków, ta osoba składała dokładnie na te 130 metrów, 2 metry po obrysie dookoła swojego budynku, bo tyle jest potrzebne i tyle taką działką była zainteresowana. Nie jest wcale zainteresowana zakupem działki o wartości, może się okazać, że będzie to teraz będzie musiała wywalić 100 tysięcy zamiast 20 tysięcy. Jaki jest sens, gdzie ona w tej chwili, na chwilę obecną, nie wiem, czy będzie realizowany drugi, trzeci etap rewitalizacji Starego Miasta, czy będą tam zabudowa, będzie inna, taka czy inna, ale niejako ona też zostanie przymuszona do wykupu ewentualnie większej działki. Może się okazać, że jeżeli zostanie zrobiony operat szacunkowy na wartość tej nieruchomości, po prostu zrezygnuje z tego i tyle. Po prostu tej działki nie kupi. Ale jeżeli damy taką możliwość do wykupu, zostaną z służebnością, ja tu nie widzę po prostu jakichś większych problemów. Dobrze. Proszę bardzo, pan przewodniczący.
Ja myślę, że skoro jest tam możliwość dzierżawy długoletniej, to można tą dzierżawę przedłużyć. Natomiast my, przepraszam, nie my, miasto, parę takich błędów popełniło, że sprzedało grunt, a później trzeba było wejść na ten grunt z powrotem z instalacjami czy z budową drogi i trzeba było zajęcie tego pasa czy zabudowę instalacji pod tym gruntem płacić. Tak? To nie jest po raz pierwszy takie zdarzenie i powinniśmy się wystrzegać wyzbywania terenów, na których będą kładzione instalacje czy konieczna budowa drogi, bo później staniemy właśnie przed takimi dylematami, jak to było przy okazji budowy ulicy Nadłyno, że trzeba zapłacić odszkodowania. Takie są moje doświadczenia w tym względzie i jestem za tym, że skoro ta osoba w dalszym ciągu chce wykupić tą swoją nieruchomość po obrysie, tak jak tego, uchwała została w tamtym czasie podjęta i nie mamy nic przeciwko temu, ale nie sprzedawajmy pasa drogowego, w którym który będzie zapewniał dostęp do innych budynków, bo tu ustanowienie służebności takiej bardzo ogólnej też nie wiem, czy będzie prawnie możliwe, bo nikt nam tego do końca nie wyjaśnił. Pan przewodniczący? No proszę, zapraszam. Ja pewne rzeczy rozumiem. I pani Krystyna z upory maniaka twierdzi, że tu człowiek nie ma tego pojęcia, o czym mówi, ale jeżeli służebność można ustalić, po prostu trzeba o to zadbać. Nie tak jak właśnie było w latach, tak jak pani Krystyna pracowała w urzędzie, żeby totalny bałagan w działkach i teraz my musimy teraz płacić odszkodowania za ten podział, który został ustanowiony wcześniej. I tego się przez tyle lat i nie będziemy właśnie, i teraz pewne rzeczy po tylu latach, po 20-30 latach są prostowane i o to trzeba zadbać, żeby w tej chwili to co się dzieje w nieruchomościach i w planie i w gospodarowaniu nieruchomościami na terenie miasta jest po prostu jeden wielki miszmasz. Po prostu te rzeczy trzeba pilnować i zagospodarować. Jeżeli mieszkańcy też chcą mieć swoje tereny dookoła budynków, powiększyć, to co pani Krystyna powiedziała, jest taka możliwość, jak najbardziej. Także moim zdaniem tutaj nie powinno być uchwałą żadnych problemów i będzie teren zabezpieczony, będzie dojazd, będzie wszystko funkcjonować tak, jak należy. Dziękuję. Dobrze. Ktoś jeszcze z państwa chciałby? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie sekretarzu, ja to, co usłyszałam od pana, to znaczy, że ta uchwała jest bezpodstawna, bo tam już mamy zgodę na 130 metrów kwadratowych, a więc ja nie rozumiem, po co my debatujemy nad tym. Stwierdził pan, że jeżeli ta uchwała nie wejdzie w życie, to pani kupi po 130 metrów kwadratowych i będzie wszystko w porządku, a nie chce 180. Czyli ja nie bardzo rozumiem w ogóle, bo tak, przekonuje nas pan, że musi być 180 metrów kwadratowych. Jest to połowa drogi i ja też uważam, że służebność służebnością, ale różnie może być. Z prywatnymi terenami, po których jest przejazd, naprawdę może być różnie. Jeżeli jest możliwość wydzierżawienia tego na okres 30 lat, potem wznowienia tej dzierżawy na następne 30 lat, to ja naprawdę nie widzę problemu, żeby zabierać fragment drogi miejskiej i sprzedawać ją prywatnemu właścicielowi. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo pani. To nie wyszło z potrzeby naszej miasta czy osoby zgłaszającej, ale konserwator zabytków swoje 3 grosze wstąpił i ten wydział po prostu, i ten podział musiał nastąpić w ten sposób, tak jak sobie konserwator zabytków zażyczył. Dziękuję. Uważam, Wysokorado, że już tyle powiedzieliśmy na ten temat. Każdy ma wypracowane zdanie na ten temat i rozstrzygniemy to w głosowaniu. W związku z powyższym poddam pod głosowanie projekt uchwały oznaczony numerem 14/16 w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Podaję wynik głosowania. 12 za, przeciw 4. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. I ostatni projekt uchwały oznaczony numerem 15/16 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości środowiskowemu domowi samopomocy w Bartoszycach. I proszę o opinię w tej sprawie panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej.
Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Już nie będę uzasadniać. I bardzo, bardzo zwięzła opinia. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 15/16? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Blok uchwalania uchwał mamy wyczerpany. Punkt 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili. Radna Katarzyna Basak, dotyczy wymiany ławek przy boisku na ulicy Ogrodowej. Odpowiedź udzielono na piśmie. Dotycząca niepokojącej sytuacji na jeziorku Barbetowskim, martwe kaczki, ryby. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Dotyczące utrzymania porządku oraz ciszy w godzinach nocnych przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Jagiellończyka. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Pan radny Karol Kapuściński. W sprawie możliwości pozyskania środków z programu Sportowa Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 2019. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Zmiany wielkości czcionki na rozkładach jazdy komunikacji miejskiej oraz zaktualizowania rozkładu jazdy. Odpowiedź udzielona na piśmie. Dotyczące montażu tablic informacyjnych. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Dotyczącą zatrudnienia kontrolerów ruchu drogowego nadzorujących przejścia dla pieszych Urząd Miasta zwrócił się do Komendy Powiatowej Policji o informację dotyczącą interpelacji. Dotyczące utwardzenia tymczasowego fragmentu ulicy Kopernika. Odpowiedź udzielono na piśmie. Dotyczące ujednolicenia oznakowania parkingów przy ulicy Turkowskiego. Odpowiedź udzielono na piśmie. Pan radny Tadeusz Azarewicz, dotyczy postawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km na godzinę. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Janusz Pasjak, w sprawie umieszczenia w pobliżu cmentarza ulicy Leśnej toalet przenośnych. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pani radna Elżbieta Zabłocka, dotyczy naprawy ulicy Broniewskiego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Dotyczy przebudowy fragmentu ulicy Polnej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Dotyczy wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przebudowę fragmentu ulicy Nowowiejskiego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Dotyczy sytuacji na jeziorku przy ulicy Warszawskiej, tak zwanym Barbetowskim, ginące ptactwo i ryby. Odpowiedź udzielono na piśmie. Dotyczy uprzątnięcia wiatrołomów w parku Elizabeth oraz przy serduszku. Odpowiedź udzielono na piśmie. I to wszystkie zapytania i interpelacje, które wpłynęły do Rady Miasta. Mam pytanie, czy te odpowiedzi satysfakcjonują Państwa, czy ktoś chciałby coś dopytać, dopowiedzieć? Dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 8. Sprawy różne. Tak. W okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność jednego zdania załącznika do uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Rachunkowej stwierdzająca nieważność paragrafu 2 uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczące projektu budowy stanicy wodnej, skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Dotyczące zarządzania spółką Sowik, pismo zostało wysłane wszystkim radnym drogą elektroniczną. Do wiadomości pismo kierowane do burmistrza w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Kęczyńskiej 35-36F oraz odpowiedź burmistrza w tej sprawie skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Do wiadomości pismo kierowane do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące podwyżek wynagrodzenia skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny oraz do Komisji Programowej i Budżetu. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące przyznania dotacji dla parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty i Matki Włoskiej Częstochowskiej. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdzająca nieważność zarządzenia burmistrza w sprawie zmiany budżetu. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo w sprawie dodatku za wychowawstwo w przedszkolach skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny.
oraz wpłynęły wniosku do budżetu miasta na 2020 rok. Tyle z mojej strony informacji na temat pism, które wpłynęły do Biura Rady. Oddaję Państwu głos. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Panie, pan był... A, tak. Proszę bardzo, pani Elżbieta Zawodzka. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do pani burmistrz czy pana burmistrza, nie wiem, ponieważ ja odpowiedź na chodnik na ulicy Nowowiejskiego dostałam no, ponad miesiąc temu. To chciałabym się dowiedzieć, czy do tej pory wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich z jakimś, bo wtedy otrzymałam, że na tamten moment nie, a więc chciałabym się dowiedzieć, czy wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy tego chodnika. Ja od pana burmistrza dostałam odpowiedź, że dla miasta jest to nieopłacalne, ponieważ jest to 50 do 50, a więc pokwapiłam się, żeby zadzwonić do Zarządu Dróg Wojewódzkich i dopytać, czy jest możliwość innego finansowania, czyli na przykład my dajemy siłę roboczą, Zarząd Dróg Wojewódzkich daje nam materiał, czy jest taka możliwość. Otrzymałam informację, że z miasta Bartoszyce nie wpłynęło jeszcze nic, nikt nie próbował się kontaktować, nikt nie próbował się w żaden sposób porozumieć. Ja tylko powiem tyle. Chodnik Nowowiejskiego, kawał chodnika naprawdę od praktycznie kościoła do ulicy Żeromskiego, którą mielibyśmy zamknięty cały ciąg pieszy na działki. Chodnik ten całość wynosi 314 tysięcy 60 zł. Jeżeli nawet byśmy mieli to zrobić 50 do 50, czyli nas by kosztowało to około 160 tysięcy zł. Wydajemy na drogi, przy których jest tylko kilka budynków i wydajemy miliony, a ciąg pieszy, który jest praktycznie ciągiem na osiedle dla setki domków, nie wiem ile jest domków na działkach, bo nigdy się nie skupiałam, ale jest naprawdę tych domków tam bardzo dużo. Żałujemy 160 tysięcy na to, żeby wreszcie zamknąć cały ciąg pieszy. Tym bardziej, że ulica Żeromskiego będzie zrobiona w ramach projektu, który mamy z projektu obywatelskiego, a więc warto by było pociągnąć już całość od kościoła aż do ulicy Żeromskiego. Także mam pytanie, czy w tym momencie, od którym ja dostałam tą informację od pana burmistrza i w którym dzwoniłam, bo to już też około miesiąca minęło, czy coś zostało w tym względzie zrobione? Dziękuję. To może kilka z tak, dwa, trzy pytania i później odpowiedź na tej zasadzie. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie mam. Chciałabym się dowiedzieć, minęło już 9 miesięcy prawie i chciałabym się dowiedzieć, czy zostały podjęte kroki nad odzyskaniem 500 tysięcy złotych od powiatu. Pamiętamy, że pan starosta stał tutaj na mównicy i nas zapewniał, że 500 tysięcy, jeżeli pożyczymy od razu na początku roku, te pieniądze wpłyną. Ja w budżecie tych pieniędzy nie widziałam, a więc ani razu nie dostaliśmy poprawki do budżetu na 500 tysięcy złotych, ale również nie widziałam tych pieniędzy w budżecie powiatu. A więc chciałabym się dowiedzieć, czy poszły wnioski o dotacje z powiatu na jakąś, nie wiem, naszą inwestycję i kiedy te wnioski poszły i czy te pieniądze do końca roku odzyskamy, czy też nie. Dobrze. I może jeszcze, proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze pytanie jest związane właśnie z bezpieczeństwem uczniów, z bezpieczeństwem mieszkańców Bartoszyc. Chodzi mi o drogę wojewódzką, która znajduje się przy szkole podstawowej numer 4. To jest chyba jedyna szkoła, przy której nie ma znaku ograniczającego prędkość. Już pytałem w tej sprawie, zadałem pytanie właśnie w tej sprawie. No musimy, że tak powiem, bo nie jest teren należący do, nie jest teren należący do miasta, prawda? Bo tą drogą zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo Bartoszyc jest burmistrz. I czy pan burmistrz w imieniu mieszkańców Bartoszyc, w imieniu uczniów, którzy właśnie do tej szkoły uczęszczają, w imieniu mieszkańców działek, którzy przechodzą przez te dwa przejścia dla pieszych, mógłby wystosować pismo o umieszczenie w tym miejscu znaku ograniczającego prędkość. No nie chciałbym
żeby doszło do tragedii w tym miejscu, tak? Bo to, no, przy szkole no, muszą być takie znaki. Kolejna sprawa związana właśnie z bezpieczeństwem. To są te wyjazdy z ulicy Teresy Bratek na ulicę Żeromskiego. Tam mieszkańcy po prostu no, w pobliżu ustawiają swoje samochody. Bardzo często są to samochody dostawcze. Jeżeli ktoś wyjeżdża samochodem osobowym, to po prostu nie widzi, tak? Czy z lewej strony, czy też z prawej strony nadjeżdżają pojazdy i wjeżdża na przysłowiowego czuja. Albo się uda, albo się nie uda. No i właśnie mieszkańcy no, prosili mnie o to, czy w tym miejscu nie można by było ustawić lustra. Kolejny wjazd no, to jest od strony ulicy Sportowej do ulicy Lelewala. Tam są żywopłoty, tak, przy posesjach prywatnych. I tutaj też jest przysłowiowy wjazd na czuja. No, jest to sytuacja niedopuszczalna. To nie są jakieś duże koszty, tak? Można ustawić dwa lustra w tym miejscu i bezpieczeństwo no, w zasadniczy sposób nam się poprawi. Kolejna sprawa związana z bezpieczeństwem to jest ulica Wybrzeża, ta, która tutaj biegnie przy rzece Łyna. Nie ma barierek żadnych ochrony. Wystarczy, że się ktoś tam z kierowców zagapi i automatycznie samochód ląduje w wodzie. Czym w tym miejscu można by było po prostu ustawić barierki. Ulica Wybrzeża. Także o to mieszkańcy mnie Bartoszyc również pytali. Czy w tym miejscu powinny być ustawione barierki? To było pierwsze pytanie. Pytanie drugie ja już w zasadzie zadawałem na poprzedniej sesji. Jest związane właśnie ze wspomnianym przeze mnie przedszkolem na Działkach. Cały czas będę mówił o tym przedszkolu. Mam nadzieję, że elewacja na budynku tego przedszkola zostanie zrobiona. No nie możemy na to pozwolić jako rada, jako mieszkańcy, żeby po prostu to przedszkole wyglądało jak przysłowiowa mleczarnia. No bo tak wygląda, prawda? Tynki są drapane, obskrobane. Ja przepraszam, że mleczarnię może w tym momencie obraziłem, no ale chodziło mi mleczarnię z poprzedniej epoki. Takie mam skojarzenie. Także tutaj i rodzice, i mieszkańcy właśnie tego osiedla i osoby, które przyjeżdżają właśnie do Bartoszyc z różnych miast, po prostu oni się dziwią, że w tych czasach no, tak może po prostu wyglądać elewacja przedszkola. Jeżeli byśmy zrobili tę elewację, to są same plusy. Pierwszy plus jest chociażby taki, że koszty nam się zmniejszają ogrzewania. Budynek docieplony, raz, że wygląda pięknie, estetyka się poprawia, zmniejszają się koszty. Miasto musi mniej dokładać do ogrzewania. Poza tym no, tutaj rodzice, no, dzieci no, będą mogły sobie nawet zrobić zdjęcie przy tym przedszkolu, a tak to co oni na tym zdjęciu umieszczą, prawda? Budynek obdrapany. Także tutaj moje pytanie jest, kiedy ewentualnie można by było po prostu tę elewację wykonać. Ja zdaję sobie sprawę, że jest naprawdę bardzo dużo inwestycji, no, że tak powiem, no ważniejsze, chociażby ten most, tak, rewitalizacja, tak, które powinny być zrobione w pierwszej kolejności, że środki budżetowe no, są ograniczone, ale tak no, mówię, w pierwszej kolejności, jakbyśmy o tych dzieciakach pomyśleli, o tych mieszkańcach, żeby i koszty by nam się zmniejszyły. Także proszę tutaj naszych włodarzy miasta, żeby ta sprawa po prostu została zakończona, żebym już nie musiał po prostu tego pytania więcej na kolejnych sesjach zadawać. I jeszcze jedno pytanie, takie troszeczkę może, nie wiem, nam się teraz wyda, że niezwiązane z obecną porą roku, dotyczy basenu naszego miejskiego. Piękny basen, no, korzystałem z tego basenu dwukrotnie, przyznam się szczerze, chciałem częściej skorzystać, ale to, co mnie po prostu przeraziło, to temperatura wody. Estetyka rewelacyjna, obsługa rewelacyjna. Jeżeli chodzi o cenę wejścia na basen, to też jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Natomiast tutaj takim mankamentem tego basenu, ja wiem, że tutaj państwo burmistrzowie nie są za to odpowiedzialni, bo to jeszcze zostało zrobione za poprzedniego pana burmistrza. Ktoś po prostu, no nie wiem, jakiejś wyobraźni moim zdaniem zabrakło, żeby to w ten sposób zrobić, wydając takie pieniądze. Temperatura wody. Ta woda, która jest w basenie, ja tu może nie jestem żadnym ekspertem, tak, w zakresie basenów, ale z tego, co słyszałem, to 30% wody co kilka dni musi być dopuszczonych do tego basenu. I ta woda, która się wylewa do sieci burzowej, ona z powrotem nie wraca, tak jak to ma miejsce w basenach krytych. I dlatego jak się dopuszcza wodę, no to cały czas woda ma temperaturę przysłowiowej kranówki.
Także czy można by było jakoś ten problem w przyszłości rozwiązać, tak, żeby już w tym naszym, w przyszłym sezonie dzieci, mieszkańcy Bartoszyc mogli się po prostu częściej korzystać z tego basenu i właśnie korzystać z tego basenu. Kolejna sprawa, przecież te farmy fotowoltaniczne. Może teraz są do tego, można pozyskać ogromne dofinansowanie. Czy można by było na przykład gdzieś tam w pobliżu umieścić farmę fotowoltaniczną i próbować jakoś tą wodę po prostu dogrzać? Ale w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, żeby ten obieg wody był zamknięty, żeby ta woda nie wydostawała się do kanalizacji. Co jeszcze tutaj? Jak byliśmy jako Komisja właśnie Edukacji i Kultury na rozmowie z panem dyrektorem Bosiro, to wspominał właśnie, że istnieje taka możliwość zadaszenia tego basenu. Można postawić konstrukcję szklaną. To są koszty dziś około 200 tysięcy złotych i automatycznie użytkowanie tego basenu mogłoby się po prostu wydłużyć, na przykład od maja do października nawet. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wybudujemy nowego basenu, bo mamy, że tak powiem, ważniejsze inwestycje, ale jako rodzic, jako mieszkaniec tego miasta, jako nauczyciel, jak rozmawiam z uczniami i z innymi osobami, to pytam się, na przykład zadaję pytanie, czego wam brakuje w naszym mieście, to zazwyczaj tak 90% odpowiedzi dotyczy kina oraz basenu, tak? Tego mieszkańcom po prostu Bartoszyc brakuje. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Może się trochę nagromadziło pytań, może wszystkie, tak? Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Azarewicz był pierwszy, później pan radny Sarzyński. Szanowna Rado, chciałem zgłosić wniosek dotyczący, żeby teraz jest jeszcze możliwość zobaczyć, które drzewa są suche, gałęzie, które na drzewach są suche, żeby pozaznaczać i dokonać wycinki i cięcia sanitarnego drzew. Bo nie czas, kiedy liście opadną, i wtedy szukać, które, co, jak. Te, które już drzewo, jak to się mówi, skóra zlezie, to wiadomo, ale niektóre są, które po prostu należy usunąć, ponieważ już są martwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sarzyński, tak, proszę. W sumie to zadaję pytania w imieniu mieszkańców. Chodzi o cmentarz i to jest pytanie, czemu nie ma pojemników na plastik i na szkło oddzielnie na cmentarzu naszym. No i czy nie można byłoby załatać dziur, zasypać w zasadzie przy wjeździe na cmentarz. To jest chyba druga brama. Tam jest wysypane jakimś żużlem czy czymś w tym rodzaju. To jedno pytanie. Drugie pytanie. Czy w święta państwowe, jeżeli wywieszamy flagi, nie można byłoby przejrzeć? Ja tego nie sprawdzałem, bo tam na cmentarzu to sprawdzałem, ale nie sprawdzałem, jeśli chodzi o te flagi. Ale takie do mnie doszły sygnały, że wywieszane są flagi z kolorem biało-czerwonym, a w sumie nie biało-czerwonym, a szaro-czerwonym. I jeszcze jedno pytanie. Czy nie można byłoby ustawić śmietników z zakolu Łyny na wysokości Palisady? To jest ulica Jagiellończyka. Tam młodzież zbiera się i najczęściej po biesiadowaniu tam wyrzuca pojemniki różnego rodzaju prosto do Łyny. Nie tylko pojemniki, ale i jakieś reklamówki także. A odnośnie basenu, to tutaj co powiedział radny Puszko, żeby nie dopuszczać wody non stop, praktycznie rzecz biorąc, i żeby ta woda była troszeczkę cieplejsza,
wówczas będzie cieplejsza, jeżeli nie będzie dopuszczana ta woda. A nie będzie dopuszczana w momencie, kiedy będzie ograniczona ilość osób w basenie. Czyli basen ma ograniczoną ilość osób. Jest jakaś tam miara i im więcej osób wejdzie, tym więcej tej wody zostanie wyparte z basenu. W momencie, kiedy te osoby wychodzą, automatycznie woda jest dolewana. I to też wzrastają koszty utrzymania basenu. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, mam pytanie odnośnie interpelacji, którą złożyłam do pana burmistrza jakiś czas temu. Interpelacja dotyczy wymiany spróchniałych ławek przy boisku przy ulicy nad Łyną. Z uwagi na to, że tam różne wydarzenia się odbywają i kulturalne i na wszelakie i tych dzieci jest całe mnóstwo i mieszkańców, którzy chcieliby przysiąść. Chciałam zapytać właśnie, czy jest możliwość wymiany tych spróchniałych ławek. Dostałam odpowiedź, że będzie tam droga i ścieżka rowerowa. Chciałam zapytać, w jakiej perspektywie, bo w tym... Tam mi nie odpisano dokładnie, tak? Jakby bez, nie było żadnej perspektywy założonej. Co tam powstanie? Czy te ławki są do likwidacji, czy nie? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze pan przewodniczący, proszę. Ja mam takie jedno pytanie, bo z niepokojem do mnie się zwrócili mieszkańcy osiedla Sikorskiego, a chodzi o to, że doszły do nich informacje, że będzie stawiany kolejny maszt telekomunikacyjny. I teraz chodzi o to, że w tamtym okręgu, na tak małym w sumie terenie, już to będzie wtedy czwarty maszt z nadajnikami. I teraz, czy były prowadzone jakieś badania oddziaływania na środowisko, czy to nie będzie wpływało negatywnie właśnie na życie mieszkańców? No bo mamy tak... Komin Cowiko, stoi przy awangardzie wieża, w której też są nadajniki, ten elewar, no tam straszno ma swoją tam wieżę nadawczą do tego, do łączności, no ale jeszcze jedna wieża, która i zależy jaka moc. Tylko się... Rozumiem, że to są wszystkie pytania. Jeszcze pan Karol i pani Elżbieta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja złożyłem interpelację tam w połowie września, żeby po prostu naprawić to, co pierwszy wykonawca rewitalizacji popsuł na ulicy Kopernika, znaczy popsuł, zdemontował kawałek ulicy i następnie nowy wykonawca dokończył ten fragment i została taka przestrzeń, że tak powiem, drogi zasypana po prostu żwirem, jest studzienka zapadnięta, nie ma możliwości przejazdu, znaczy może możliwość jest przejazdu, ale nie wiem jakim samochodem. Do posesji, do budynków obok muszą wszyscy chodzić po prostu po takim żwirze. Ta studzienka zbiera wodę i cały czas taki lej się robi z tego piasku. I ja tam byłem, zmierzyłem, w interpelacji zamieściłem zdjęcie, to jest około 50 metrów kwadratowych do uzupełnienia, a w odpowiedzi dostałem tutaj taki akapit, że nie jest przewidziana budowa tymczasowej nawierzchni, bo wnioskowałem bardziej o tymczasową nawierzchnię, taką chociażby z płyty jump albo chociaż z kostki brukowej, z jakiejś rozbiórkowej. Ja już nie mówię, że tam ma być super płasko, tylko żeby po prostu było to jakoś zabezpieczone na ten czas teraźniejszy i zimowy, który będzie. Po prostu jeszcze raz o to wnioskuję, bo ta odpowiedź mnie nie zadowala, a mnie jak mnie, ale mieszkańców tam i przedsiębiorców tym bardziej. Dobrze. Pytanie jeszcze, pani Elżbieta. Ja jeszcze mam dwa pytania odnośnie osiedla 650-lecia. Pierwsze moje pytanie, kiedy zaczniemy ogłaszać przetargi na te działki inwestycyjne, bo z tego co pamiętam to nas wiązał termin na dofinansowanie. I drugie moje pytanie dotyczy sprawy, która miała się odbyć z przedsiębiorcą, który nam robił właśnie tą część inwestycji. Czy ta sprawa się odbyła i jak się zakończyła dla miasta? Dobrze.
Czy będą jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? To panie burmistrz, pierwsze cofam, bo było na początku, mnie nie było, także pierwsze pytanie cofam. Tak, już było wiadomo. Ja proszę pana radnego Starzyńskiego o włączenie mikrofonu, lepsza słyszalność będzie. Oddaję głos pani burmistrz. To tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytania pani radnej Elżbiety Zawłockiej, to po udzieleniu odpowiedzi dla pani kontaktowaliśmy się telefonicznie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo chcieliśmy uzyskać informację, czy jednak jest możliwość realizacji tego chodnika w takiej formule jak wcześniej, czyli podzielenie się robocizną i materiałami, ale niestety to ich założenia wynikają jakby odgórnie z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który podjął, została podjęta uchwała dotycząca dróg wojewódzkich i jest to możliwość tylko udzielenia dotacji 50/50. Także taką informację otrzymaliśmy, że tylko w tej formule można realizować, ale wniosku nie złożyliśmy. Jeżeli chodzi o pieniądze dla powiatu, to nie potrafię odpowiedzieć, no przekażemy tutaj burmistrzowi, bo nie mamy informacji poza tą, którą pani nam powiedziała, tak, odnośnie tego, że ani nie było to jeszcze w naszym budżecie, ani w budżecie powiatowym. Być może burmistrz prowadził rozmowy, ale nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Puszko, to tak, te pytania dotyczące lustra, barierek i basenu, no to przekażemy jako uwagi dla burmistrza. Jeżeli chodzi o przedszkole na działkach, tak jak ja już wcześniej powiedziałam, że my będziemy szukali dofinansowania, musimy poczekać na następny okres programowania, ale my przede wszystkim nie mamy jeszcze projektu zrobionego, więc myślę, że w następnym roku budżetowym dobrze by było, żeby te pieniądze na projekt się znalazły. Jak będziemy mieli gotowy projekt, myślę, że będzie nam łatwiej, bo na pewno łatwiej będzie zrobić tę termomodernizację z uzyskaniem dofinansowania niż bez. A będzie gotowy projekt, więc będziemy przygotowani też do ewentualnych naborów. Jeżeli chodzi o pytania pana Azerewicza, no to myślę, że to też jako uwagi do firmy, która zajmuje się cięciami sanitarnymi. Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Sarzyńskiego, tak samo uznaję to jako uwagi do przekazania, tak? Czyli odnośnie pojemników i odnośnie dziur na wjeździe, odnośnie flag. I odnośnie śmietników, tak? No bo to jako uwagi do przekazania pana. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Katarzyny Basak, to rzeczywiście po tym pytaniu my się zorientowaliśmy, że projekt zakłada likwidację tych ławek, więc bez sensu je na dzień dzisiejszy wymieniać. Ale projekt ten obejmuje ten teren, na który uzyskaliśmy dofinansowanie. I co prawda roboty drogowe są planowane na następny rok, ale w tym roku na pewno będą robione takie roboty przygotowawcze i myślę, że w tym roku jeszcze te ławki znikną. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Pasjaka, to jeżeli mówimy o tym samym maszcie komunikacyjnym, myślę, że to jest ten, o którym my też wiemy, to tam jest, na pewno toczy się postępowanie w starostwie powiatowym i jest ono na etapie odwołań i to już kilku właśnie w związku z tymi protestami. Nasza rola to jest jedynie w wydaniu decyzji środowiskowej i nie wiem, jaki jest stan na dzisiaj, ale na pewno my nie było naszej zgody na to, żeby ten maszt tam powstał i ta decyzja środowiskowa nie została wydana. Oczekujemy na opinię RDOŚ-u, ale myślę, że to jest już kolejne postępowanie, bo ja kojarzę, że my tej decyzji środowiskowej nie wydaliśmy. Odmówiliśmy wydania z tego względu. Także te procedury odwoławcze się toczą i u nas, i w starostwie. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Karola Kapuścińskiego, to też więcej nic nie powiem. No odpowiedź burmistrza jest, oprócz tego, że nie będzie tymczasowej nawierzchni, no to, że po zakończeniu tego pierwszego etapu prac rewitalizacyjnych będzie przyjęty ten teren do realizacji i tak więcej nic nie powiem.
Jeżeli chodzi o panią Elżbietę Zabłocką, to ja mimo wszystko uzupełnię, bo mówiliśmy o tym, że te działki zostały zbyte i chciałabym tak jakby państwa uspokoić, że my już ten warunek wynikający z tego dofinansowania, że możemy je stracić, jak się nie rozpocznie inwestycja, to spełniliśmy i nie ma takich obaw, że to te dofinansowanie stracimy, bo musimy wykazać się terenami zbytymi tylko i co najmniej jednym pozwoleniem na budowę, a wiemy, że ten inwestor, który dokonał zakupu tych działek, jest zdeterminowany, więc myślę, że szybko tam się będzie coś działo. A odnośnie sprawy z przedsiębiorcą, nie ma już naszej pani mecenas, ale kojarzę, że chyba jeszcze nie jest zakończona. Bo to kojarzę, że jeździli pracownicy jako świadkowie tam do Olsztyna i wydaje mi się, że nie jest jeszcze zakończona. To wszystko, tak. Proszę państwa, wyczerpaliśmy punkt 8 porządku obrad, ale jeszcze pozwólcie państwo, że nie zamknę sesji, tylko przejdę do mównicy. Otóż szanowni państwo, pani burmistrz, pani Galejf jest po raz ostatni na sesji. Przestaje pełnić funkcję zastępcy burmistrza i przenosi się do innego miasta. W związku z tym proszę pozwolić, że kilka słów do pani skieruję, ale gdy te słowa, się zastanawiałem, jak słowa te skierować, to jednak posłużyłem się notatkami, bo tyle miałem różnych pozytywnych odczuć, spostrzeżeń i emocji na temat pani, że musiałem to sobie zapisać, żeby mi czegoś nie umknęło. W związku z powyższym, pani burmistrz, w przekonaniu, iż będę wyrazicielem tak członków prezydium rady, jak i pani panów radnych, chciałbym pani bardzo serdecznie podziękować za długoletnią pracę na rzecz naszego samorządu. Jest pani wzorem zawsze merytorycznie przygotowanego pracownika, łącząc jednocześnie w sobie cechy osoby predestynowanej do zarządzania zasobami ludzkimi, o czym świadczą ostatnie lata, kiedy to pani pełniła odpowiedzialną funkcję zastępcy burmistrza miasta. Pomimo rozlicznych obowiązków służbowych zawsze znajdowała pani czas na rozmowy, merytoryczne konsultacje. Cechuje panią wielka wrażliwość na problemy mieszkańców, zawsze, jak już wspomniałem, gotowa do współpracy z radnymi, czy to na posiedzeniach komisji, czy na sesjach rady. Posiadła pani doskonałą, niezwykłą umiejętność interpretacji prawa stanowionego i jego implementowania na grunt prawa lokalnego. Tych pozytywnych cech, które pani reprezentuje, mógłbym przytaczać jeszcze wiele. Każdy, kto miał zaszczyt panią znać lub współpracować, mógłby je mnożyć. Wspomniane jakże cenne i pozytywne cechy utwierdzają w przekonaniu, że doskonale sobie pani poradzi na funkcji, którą pani obejmie w nowym miejscu pracy, a jak mi wiadomo, również w samorządzie, a więc w tym obszarze, w którym się pani doskonale odnajduje. Jestem przekonany, a wręcz pewien rozwoju pani kariery jako samorządowca, czego z całego serca pani życzymy. Życzymy jednocześnie, aby pani na tym nowym bądź co bądź etapie, w nowym środowisku, spotkała pani wokół siebie tak wśród przełożonych, jak i podwładnych ludzi otwartych, prawych, życzliwych i aby wykonywane przez panią obowiązki sprawiały pani wiele satysfakcji i żeby pani znalazła czas na korzystanie z uroków pięknego miasta, w którym przyjdzie pani zamieszkać. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspólnie przepracowane lata w naszym samorządzie, licząc, że zachowa pani również nas, nasz samorząd, nasze miasto w życzliwej pamięci. Jako wyraz podziękowania proszę tutaj po całej rady wziąć ten wzorze. Wszystkiego dobrego, pani, wszystkiego dobrego. Pani burmistrz, jeszcze chciałbym od nas, od całej rady, obdarować pani takim grawertonem na koniec.
Jest to podziękowanie od całej Rady. Rada Miasta Bartoszyce składa serdeczne podziękowanie pani burmistrz Monice Rej za życzliwość oraz bardzo dobrą, wieloletnią współpracę. Włączymy życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Rada Miasta Bartoszyce, 25 września 2019 rok. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj jest ostatni dzień mojej pracy na rzecz samorządu. Pracy bardzo długiej, bo 20-letniej. I pracy, w którym bardzo ważny okres mojego życia miał miejsce ostatnio, czyli pracy, kiedy sprawowałam funkcję zastępcy burmistrza miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za te miłe słowa. Bałam się, że się wzruszę, bo jest to te ostatnie chwile to są po prostu dni wzruszeń, gdzie po prostu tych łez już jest sporo i bałam się właśnie, że nie będę w stanie dzisiaj nic powiedzieć. Dziękuję Państwu wszystkim za spotkania, za merytoryczne dyskusje, za długie godziny dyskusji, czy na posiedzeniach komisji, czy na sesjach Rady Miasta. Z jednymi z Państwa ta współpraca była krótsza, bo właściwie obecna kadencja trwa, jeszcze nie minął rok, tak? Z niektórymi dłuższa, z niektórymi bardzo długa. Cenię sobie każde wasze spotkanie z wami, każdą dyskusję i każdą sytuację, kiedy miałam okazję z wami współpracować. Co prawda nie ma dzisiaj z nami burmistrza, bo inne obowiązki służbowe jakby uniemożliwiły mu uczestnictwo w tej sesji, ale chciałabym publicznie też podziękować bardzo serdecznie panu burmistrzowi Piotrowi Pietrykowskiemu za to, że 5 lat temu obdarzył mnie tak wielkim zaufaniem i powierzył mi tak zaszczytną funkcję. Cóż, życzę Państwu dalszych sukcesów. Cieszę się, że mogłam współpracować i tworzyć i móc pomóc rozwijać to miasto i pracować na rzecz naszego miasta. Życzę dalszych prac owocnych i co jeszcze? Ciężko mi mówić. Na pewno bardzo ważne dla mnie w ostatnim okresie była praca, gdzie pozyskiwaliśmy pieniądze unijne, bo to były projekty, które były bliskie, najbliższe jakby mojemu sercu i moim działaniom, bo bardzo się w to angażowałam i bardzo osobiście do tego podchodziłam i przeżywałam praktycznie wszystkie konkursy. Dziękuję pięknie za te słowa, wzruszyły mnie bardzo. Dziękuję za tyle ciepłych słów i tyle gestów. No jestem bardzo wzruszona. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, żeby formalności stało się zadość, zamykam obrady 16. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.